Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu, na kolejnym webinarium z cyklu Trochę wiedzy nie zaszkodzi. Na poprzednich zadawaliśmy Państwu pytanie, jakie tematy Was najbardziej interesują, co chcielibyście się nowego dowiedzieć. I kilkoro z nauczycieli, którzy uczestniczyli w poprzednich spotkaniach, wskazywało na tematy treningu funkcjonalnego i treningu motorycznego. Dzięki temu, że mamy dzisiaj świetnego wykładowcę, pana doktora Pawła Posłusznego z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, który zajmuje się tymi tematami, po prostu pan Paweł zaproponował połączenie tych dwóch tematów i tak powstał temat dzisiejszego webinarium: trening motoryczny i funkcjonalny w szkole. Proszę Państwa, nim oddam głos panu Pawłowi i nie będę już zabierał czasu cennego, to chciałbym poprosić Państwa o dwie rzeczy. Po pierwsze o to, żebyście Państwo, jeżeli jakiś temat webinarium przychodzi Wam do głowy, jakaś wiedza wymagałaby uzupełnienia, to napiszcie na czacie, proszę, jaki temat by Was najbardziej interesował. My będziemy szukali przede wszystkim wśród pracowników Akademii Wychowania Fizycznego, bo wrocławski AWF jest współorganizatorem tych szkoleń, ale jeżeli nie znajdziemy, to być może wśród innych uczelni, czy wśród nauczycieli, którzy realizują jakiś ciekawy temat. I druga prośba taka, żeby na czacie wpisać swoje imię, nazwisko i szkołę, którą reprezentujecie. Ja do celów swoich muszę mieć coś w rodzaju listy obecności na dzisiejszym webinarium. Nie przedłużam. Pan Paweł, świeżo po wydaniu książki, której jeszcze nie czytałem, ale widziałem, jest przynajmniej z zewnątrz piękna. Myślę, że najlepiej będzie mógł sprzedać Państwu temat treningu funkcjonalnego i motorycznego w szkołach. Panie Pawle, bardzo serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Miło mi się z Państwem spotkać. Może już udostępnię prezentację. Jeszcze raz. Już powinno być. Mam nadzieję, że widać. Jeszcze tylko prosimy o potwierdzenie, czy widać. Dla sprawy klasy sportowej? Dobrze, czy widać? Przekażę wszystko. Tak, widać. Dobrze, dziękuję za potwierdzenie. Rozumiem, że nie będę. Wiesz co, goście wyliczają i jedni twierdzą, że będzie dobrze, a drugi twierdzą, że może być nie pomysł. Przepraszam najmocniej. Panie Pawle, jeżeli możemy wyłączyć, ja spróbuję też to zrobić, ale ktoś jest, ma włączony mikrofon. Przepraszam, tutaj jeszcze patrzę, jest pan Przemek. Dobrze, już jeszcze raz. Musiałem wyjść niestety z prezentacji. Zacznę od takiego schematu, który może tutaj wydawać się skomplikowany, natomiast ja chcę przedstawić tak bardziej poglądowo i ogólnie. Zresztą na wielu slajdach, które będę Państwu udostępniał, może być na niektórych z tych wielu więcej treści.
ale ponieważ spotkanie jest nagrywane, będą mogli sobie Państwo spokojnie wrócić do tego, zatrzymać, obejrzeć, przeanalizować dokładniej, bo chciałbym bardziej Państwu też tutaj pokazać pewne narzędzia, możliwości, z czego też można korzystać, czyli będzie pojawiała się literatura, bardzo często w formie po prostu zdjęć okładki. Korzystam tutaj z też wielu materiałów z książek, które albo redagowałem, albo jestem współautorem, tak jak pierwszy slajd pokazujący strukturę motoryczności, którą mamy między innymi w książce Motoryczność Człowieka, ale też jest w podręcznikach do antropomotoryki, bo od tego zaczniemy. Chciałbym najpierw omówić motoryczność, strukturę i zagadnienia właśnie zdolności motorycznych, które realizujemy między innymi też na zajęciach właśnie z antropomotoryki, natomiast no, mam tą świadomość, że tutaj część z Państwa niekoniecznie jest po AWF-ie, czy nie jest, czy nie miała nigdy do czynienia z motorycznością, z antropomotoryką w takim ujęciu akademickim, teoretycznym. Stąd też chcę przedstawić te najważniejsze rzeczy, które będą odnosiły się do tego, co jest w temacie, czyli w treningu motorycznego i z tego przejdziemy do funkcjonalnego, bo no, w pewnym sensie się to łączy. Tak wygląda struktura motoryczności w takim ujęciu schematycznym, pokazującym pełną strukturę, gdzie widzimy tak zwaną stronę potencjalną, to co jest poniżej tej takiej poziomej linii, i efektywną. Efektywna to jest to, co widzimy u danej osoby, u dziecka, u człowieka dorosłego, zawodnika, czyli przejawy naszej aktywności i te zdolności, które się przejawiają w takiej właśnie formie widocznej, możliwej do zmierzenia. Bo z racji i definicji i tego, czym są zdolności, no to mówimy o takim tworze teoretycznym, o naszym potencjale. To, że ktoś ma taką lub inną siłę, no na pierwszy rzut oka możemy uznać, że ktoś jest silniejszy bądź nie, ale nie zawsze jest to prawda. Wydaje nam się, że ktoś na przykład osiągnie wyższy poziom ze względu na wygląd, a nie zawsze się okazuje, ma to potem przełożenie na praktykę. Najniższym piętrem w motoryczności są tak zwane predyspozycje. To są takie cegiełki budujące zdolności motoryczne. Czyli jakby zdolność jest to pewien taki konstrukt tych cegiełek czy klocków, bo można tak to sobie ewentualnie spróbować wyobrazić, które one budują. Mamy cztery takie grupy. Morfologiczno-strukturalne to są związane z budową ciała, czyli właśnie zawartością tkanki mięśniowej, tłuszczowej, wysokością ciała, strukturą mięśni, które mamy w każdym mięśniu, bo tam są jeszcze włókna wolno, tak zwane wolno i szybko kurczliwe i wykorzystywane są w zależności właśnie od tego, czy jesteśmy przy krótszym, dłuższym, intensywniejszym wysiłku, a także gibkość należy do tych predyspozycji, czyli zakres ruchu w stawach. Energetyczne predyspozycje, te, które są związane z metabolizmem człowieka, przemianami, sposobami zużywania i resyntezy energii, czyli już to taka właśnie fizjologia, biochemia. Koordynacyjne związane z układem nerwowym, między innymi równowaga, czas reakcji choćby, i psychiczne, czyli z naszym temperamentem, motywacją, siłą woli. Bo też wiemy, że nasza psychika też bardzo mocno wpływa na to, jaki wynik na przykład przy jakiejś czynności ruchowej uzyskamy, czy w jakimś teście motorycznym. I z tych wszystkich cegiełek tworzą się zdolności szybkościowe, o nich więcej powiem w dalszej części, siłowe, wytrzymałościowe i koordynacyjne. Oczywiście to są całe grupy zdolności, to nie jest tylko szybkość i siła, bo mamy różne rodzaje szybkości, różne rodzaje siły, wytrzymałości. Do tego dodajemy umiejętności ruchowe, czyli to, co ktoś potrafi zrobić. No zaczynając od tych podstawowych, czyli umiejętność chodzenia, biegania, dodajemy pływanie, jazda na nartach, na rolkach, no wszelakie czynności, których się uczymy i które wykorzystujemy, które wiążą się na przykład z dyscyplinami sportu, bo mamy biegi, no to główną czynnością ruchową jest bieganie, ale mamy na przykład triatlon, gdzie się pływa, później się jedzie na rowerze i na końcu się biegnie, czy nawet dziesięciobój, gdzie mamy jeszcze więcej tych czynności ruchowych. Czyli można to uznać jako też rodzaj dyscypliny sportu czy typ aktywności, którą podejmujemy. I dopiero z tego potencjału uzyskujemy pewne efekty. Czyli jeśli chcemy stwierdzić, jaki ktoś ma poziom szybkości, to najczęściej stwierdzamy to po wyniku w biegach krótkich, ale też skokach i rzutach. Skoki i rzuty też zaliczamy do zdolności
szybkościowych. Zdolności siłowe. No to tutaj pokonywany ciężar, opór między przede wszystkim. Wytrzymałościowe to są wysiłki długotrwałe i koordynacyjne, no to tutaj w poszczególne zdolności, bo to też tutaj jest takie, prawda, dyskusja akademicka, czy mówimy już o samych predyspozycjach koordynacyjnych, czy już o tych szerszych zdolnościach. Natomiast mamy do tego albo tory przeszkód, które tak bardziej ogólnie diagnozują koordynację, albo poszczególne próby typu próba równowagi na przykład z Eurofitu. No i do każdej zdolności przypisane są konkretne próby, które mamy w testach motorycznych, z których, które można, no najbardziej znanym dla dzieci i młodzieży jest Eurofit, był też test na przykład Zuchory do niedawna też stosowany, czy międzynarodowy test sprawności fizycznej, także tych testów do wyboru jest dosyć dużo, szczególnie właśnie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Natomiast tutaj chciałem pokazać inny model, który w Polsce rzadziej się pojawia, aczkolwiek oczywiście się stosuje, gdzie mamy zależności między tymi poszczególnymi zdolnościami, predyspozycjami i przede wszystkim tutaj chciałem zwrócić uwagę na ten trójkąt, czyli jakby trzy wierzchołki trójkątu, na każdym z nich mamy tak jakby symbolicznie daną zdolność motoryczną i każda czynność ruchowa, każdy rodzaj dyscypliny sportu czy aktywności, którą podejmujemy, to jest pewna wypadkowa najczęściej tych trzech, bo trudno mówić, że coś jest wysiłkiem czysto siłowym. No mamy oczywiście taki test siłę ścisku, no to tam rzeczywiście ściskamy jak najmocniej i to jest czysto siłowe. Ale większość dyscyplin sportu, większość aktywności, które podejmujemy, mają mniejszy lub większy ładunek danych zdolności i tworzą ich taki jakby kompleks. I tutaj przykładowo kilkanaście dyscyplin sportu i mamy osadzoną właśnie dyscyplinę na tym trójkącie między tymi wierzchołkami. W zależności od tego, ile siły, ile wytrzymałości i ile szybkości jest, można powiedzieć, składa się na realizację tej czynności ruchowej. Czyli widzimy oczywiście dyscypliny, gdzie podnosimy ciężary, będą najbardziej siłowe. Dyscypliny, gdzie mamy na przykład w maratonie bardzo długi bieg, pływanie, czy jazdy na rowerze, przemieszczanie się bardzo długie, będą miały no, praktycznie ponad 90% przeważała będzie tam wytrzymałość. Czy sprinty na bardzo krótkim dystansie, szybkość, czy pojedyncze, na przykład skoki i rzuty, tak jak wspominałem. Ale aczkolwiek też siła jest tam wymagana, bo na przykład mamy pchnięcie kulą czy rzut młotem, oczywiście też jest bardzo duży, więc tutaj w zależności od tego, czy pokonujemy jakiś opór, czy nie, czy robimy to długo, czy jak najszybciej, w takim miejscu umieszcza się, czy mieści się dana dyscyplina sportu, dana czynność czy aktywność ruchowa. No i jakby też potem patrząc na to, przygotowujemy, planujemy trening, czyli ile sportowiec ma wysiłków czysto szybkościowych, ile siłowych, ile wytrzymałościowych. Oczywiście to można przełożyć i te zdolności świadomie kształtować też w szkole u dzieci, no bo niektóre z nich już zaczynają nawet przed wieku przedszkolnym, czyli przed szkołą niektóre dyscypliny sportu, choćby gimnastyka, balet. Bardzo znane, prawda, jest to, że bardzo wcześnie się zaczyna trening, ale są takie, które później. I tutaj możemy w pewnym stopniu wspomagać, czy też albo rozwijać jak najbardziej wszechstronnie, czyli wszystkie zdolności motoryczne w pełni świadomie. I zaczniemy od siły, bo to jest ta podstawowa zdolność motoryczna, no bo żeby mieć wytrzymałość, czy być odpowiednio szybkim, no to trzeba najpierw pokonać opór choćby własnego ciała. To, co mamy też w rozwoju motorycznym, czyli dziecko po urodzeniu, no musi, rozwija się, dopóki nie nabierze takiej siły, żeby podnieść głowę, żeby usiąść, żeby stać, a później wchodzą następne, czyli koordynacja do tego, żeby mogło chodzić, odpowiednia szybkość i wytrzymałość, żeby to robiło odpowiednio szybko, czy odpowiednio długo. Tak jak wspominałem, pojawiające się okładki to jest literatura i z której ja korzystałem i którą na przykład mogę polecić, z której można skorzystać, gdyby ktoś szukał, bo też prawda, ktoś, kto się do tej pory nie interesował tego typu zagadnieniami, no pewnie by musiał gdzieś tam wyszukiwać w internecie, a tak to mają Państwo jakby takie też gotowe podpowiedzi. I definicja siły, czyli właśnie pokonywanie oporu bądź przeciwstawianie się mu, czyli przede wszystkim właśnie pokonywanie bądź przeciwstawianie się, czy to zewnętrznym, czy to wewnętrznym oporom,
wykorzystując do tego oczywiście mięśnie. Do każdej zdolności będzie właśnie krótka definicja, żebyśmy mogli sobie określić, co to jest. Następnie warunki kształcenia, tak jak tutaj Państwo mają, czyli bez względu na to, jakie czynności wykonujemy, czy to jest jakiś trening na siłowni, ze sprzętem, bez sprzętu, czy jakakolwiek dyscyplina sportu, aktywności fizycznej, rodzaj, zawsze te warunki są niezbędne, żebyśmy mówili o tym, że rozwijamy daną zdolność. Oczywiście nie mówię o łączeniu, bo to już też można, nie kształtując czystej zdolności, powiedzmy, motorycznej czy jej rodzaju, możemy oczywiście wybierać inne pochodne i łączyć to, ale tutaj chciałem pokazać jakby w takiej najbardziej czystej postaci. Czyli musimy, żeby rozwijać zdolności siłowe, motoryczne, tutaj dlatego dałem już w liczbie mnogiej, gdyż mamy różne rodzaje siły, względną, bezwzględną, absolutną, statyczną, dynamiczną, to też jak ktoś będzie chciał sobie może ten temat, bardziej się w ten temat zagłębić, choćby w książkach do motoryczności, do antropomotoryki, ale nie tylko, bo także do treningu siłowego. Natomiast możemy te maksymalne napięcia, które musimy uzyskać, żeby pokonywać opór, czyli zmusić organizm do tego uzyskania tego maksymalnego napięcia. Możemy robić to na trzy sposoby. Klasyczna, tak zwana ciężkoatletyczna metoda oczywiście ma jedną wadę, no bo jest najbardziej kontuzjogenna, możemy tak to określić, gdy stosujemy maksymalne obciążenie. To już raczej jest dla sportowców, czy to właśnie, szczególnie jeśli jest to obciążenie zewnętrzne, bo jeśli to jest obciążenie naszego ciała, to jak najbardziej tutaj w szkole, właśnie, bo jeśli mówimy tutaj o dzieciach, o młodzieży, czy dzieciach w młodszym wieku szkolnym, to najmniej zaleca się ciężary zewnętrzne, szczególnie choćby z tego względu, że jest to niebezpieczne. No chyba, że któreś z dzieci trenuje już bardziej wyczynowo, no to tam już trener się zajmuje, mając odpowiednią wiedzę. Natomiast tutaj wszelakie ćwiczenia z oporem, natomiast z ciężarem własnym, czy na przykład ćwiczenia z partnerem, czy zabawy, bo to można oczywiście tutaj stosować bardzo szeroki wachlarz różnorodnych ćwiczeń. Możemy też wykonywać ćwiczenie z maksymalną prędkością, to szczególnie kiedy mamy skoki czy rzuty. I tutaj też różnego rodzaju zabawy, prawda, rzutne, gdzieś tam choćby, czy tak jak w testach mieliśmy rzut piłeczką palantową, czy rzucanie po prostu piłki, różnego rodzaju piłek, czy gry z piłką, to też są pewne przejawy właśnie zdolności szybkościowych, podobnie jak skoki, czyli przeskakiwanie nad czymś, pokonywanie jakichś przeszkód, zabawy, takie tak zwane zabawy skoczne, czy zabawy rzutne. No i trzecia możliwość, do pełnego ćwiczenia wysiłek, do pełnego zmęczenia mięśnia. Też znane w testach, czy w różnych nawet zabawach z rywalizacją, typu ile ktoś zrobi pompek, brzuszków, przysiadów, czyli tutaj dążymy do jak największej liczby powtórzeń. Tutaj idziemy oczywiście w kierunku siły powiązanej z wytrzymałością, czyli wręcz wytrzymałości mięśniowej, wytrzymałości siłowej, natomiast jest to taka najbezpieczniejsza forma i łączy ze sobą właśnie i siłę, i wytrzymałość. Najczęściej te opory są najmniejsze z tych wszystkich, bo tam, gdzie mamy maksymalną prędkość czy maksymalne obciążenie, oczywiście jest odpowiednio większe opory, no i też większe ryzyko takich urazów, takich incydentów nagłych, czyli typu naciągnięcie, naderwanie, stąd też ta do pełnego zmęczenia jest tutaj względnie najbezpieczniejsza. Kolejnym aspektem związanym z daną zdolnością motoryczną to są jej predyspozycje, czyli właśnie które cegły czy które klocki, tak to ujmując obrazowo, wpływają na poziom danych zdolności. Oczywiście nie na wszystkie mamy wpływ bezpośredni, natomiast możemy na niektóre w sposób, no, poprzez dietę, trening, różne inne czynniki wpłynąć. Masa ciała szczupłego, czyli jak dużo mamy masy, to jest masa ciała szczupłego, to jest masa bez tkanki tłuszczowej. Czyli gdybyśmy zmierzyli sobie u kogoś tkankę tłuszczową i więcej mamy, czyli inaczej w niej tym głównym komponentem są mięśnie. Czyli zawartość tkanki mięśniowej w stosunku do tłuszczowej. Struktura tych mięśni, no to na to bezpośrednio nie mamy wpływu, to są uwarunkowania genetyczne, aczkolwiek trening zwiększa objętość, powiedzmy, tych mięśni, wielkość, bo niekoniecznie, bo tutaj raczej nie ilość. Proporcje ciała, no pewne są nam, są uwarunkowane genetycznie, prawda, mamy taką czy inną budowę, aczkolwiek właśnie wpływając na zawartość tkanki tłuszczowej i rozrost tkanki mięśniowej kosztem tłuszczowej, oczywiście zwiększamy te nasze predyspozycje. Sama wysokość ciała,
bo osoby z bardzo długimi dźwigniami nie są predyspozowani do dyscyplin siłowych, bardziej do na przykład choćby takich jak koszykówka, czy piłka siatkowa, czy piłka koszykowa. Natomiast ciężarowcy z reguły mają krótko krępi niscy w stosunku do parametrów obwodów czy szerokości ciała. I taki parametr, który nazywam maksymalną mocą anaerobową, to można sobie zmierzyć na miernikach mocy. Najbardziej znane to są rowerowe, czyli generalnie na przykład siadając na rowerze, który ma taki miernik, możemy sobie osiągnąć, czyli rozpędzi się do tej maksymalnej prędkości i wtedy, prawda, też będzie przeliczana z odpowiednim oporem i będzie wyliczona ta maksymalna moc. To jest najczęściej taka chwilowa przy zdolnościach siłowych, czyli ten taki pik uzyskany mocy. Natomiast tutaj jeszcze jedna informacja, taka właśnie bardziej praktyczna, jest taka, że siła jest słabo uwarunkowana genetycznie, czyli mamy duży wpływ poprzez trening, poprzez bodźce zewnętrzne. Czyli nie możemy powiedzieć, że ktoś nie ma zupełnie predyspozycji, czy no powie, że nie ma w genach tych możliwości siłowych, bo tutaj w mniejszym bądź większym stopniu możemy na to wpłynąć, w zależności od tego, jaki trening zastosujemy, jak zastosujemy. I tym treningiem no bardzo wyraźnie na poziom zdolności siłowych wpłynąć. I testy. Testy są w pewnym stopniu też ćwiczeniami, pewnego rodzaju ćwiczeniami, gdyż no jest to forma, przejaw aktywności ruchowej, przejaw ruchu, którym określamy, badamy poziom zdolności siłowych, ale oczywiście możemy je też wykorzystać, taką samą formę ruchu, taki sam typ aktywności wysiłku możemy wykorzystać do treningu, czyli poprawiać nasze zdolności siłowe. I generalnie są to różnego rodzaju podciągania, podnoszenia bądź wypychania, czyli czynności, których stosujemy głównie pracę albo zginaczy, albo prostowników, no bądź na przykład forma ściskania, gdzie też mamy zginacze, ale to najczęściej stosujemy do tych mniejszych grup mięśniowych, czyli na przykład siła ścisku ręki, choćby test w Euroficie. I tutaj Państwo mają właśnie przykłady prób, choćby z testu Eurofit, czy też Senior Fitness Test, który jest dla osób starszych, aczkolwiek można zaadoptować to, co też na jednym z nagranych filmów, który jest już udostępniony, pokazałem, czyli właśnie takie przysiady z krzesła, choćby. Wtedy mamy jakby określoną wysokość, i no, do której schodzimy, czy właściwie poziom tego krzesła, żeby ujednolicić, prawda, wystandaryzować zakres ruchu podczas wykonywania tego testu. I tutaj przykłady innych testów, tak klasyczne może być to jakieś wyciskanie sztangi, to bardziej już dla oczywiście starszych, ale na przykład podciąganie na drążku, czy klasyczne, tak jak mówiłem, pompki, przysiady, ale najlepiej oczywiście, jeśli ktoś chce testować, wykorzystywać te testy standaryzowane, do których są normy, tak jak choćby Eurofit. No i wybrane efekty treningu, czyli jak wpływamy na ciało, bo tutaj nie tylko mówimy o jakichś, prawda, wynikach sportowych, ale korzystny efekt dla naszego ciała i dla naszego zdrowia, bo to też jakby na poprzednim wykładzie mówiłem bardziej o treningu zdrowotnym, gdzie jest to jeden z efektów aktywności fizycznej i wszelkiego rodzaju typu właśnie treningu. Czyli widzą Państwo na przykład wpływ na, oczywiście, masę mięśniową, redukcję nadmiaru tkanki tłuszczowej, czy utrzymywanie tej prawidłowej masy ciała, na możliwości wytrzymałościowe więzadeł i ścięgien, czyli tu istnieje jakiś uraz, o uszkodzenie, gęstość kości, też mniejsze ryzyko złamania, przyrost gęstości naczyń krwionośnych, czyli też poprawa, znaczy pozytywne oddziaływanie i poprawa funkcjonowania układu krążenia. Podobnie wpływ na pewne zmiany metaboliczne, w tym też na układ wewnątrzwydzielniczy, czyli ten hormonalny, oraz zmiany też w układzie nerwowym, czyli tutaj na przykład choćby pobudzenie, bo zwiększanie siły bez zwiększania masy mięśniowej to jest nic innego jak oddziaływanie na układ nerwowy, który w pewnym stopniu przymuszamy do aktywacji większej liczby jednostek włókien. Czyli można powiedzieć, że trening siłowy jest też treningiem właśnie układu nerwowego. I przechodzimy do drugiej ze zdolności motorycznych, czyli wytrzymałości. Tutaj przede wszystkim jest to zdolność do przeciwstawiania się zmęczeniu
i wykonywaniu jak najdłużej pracy o określonej intensywności. Bądź odwrotnie, prawda? Czyli jak mamy jak największą intensywność i też staramy się określony czas z tą intensywnością wytrzymać. Najczęściej tutaj takie najbardziej znane formy, które jednocześnie są testami, to są wyniki na jakimś określonym na przykład dystansie przemieszczania się, czyli bieganie, pływanie, jazda na rowerze w określonym dłuższym czasie i uzyskanie na tym dystansie określonego wyniku. Jak kształtujemy? Tutaj jest jedna właściwie zasada. Oczywiście mówię, tu różne formy mogą być różne metody, natomiast generalnie musi być odpowiednio długi czas trwania. Podaje się, że od 4 minuty zaczyna się pewien rodzaj wytrzymałości, chociaż na pogranicy na przykład wytrzymałości szybkościowej mamy jeszcze krótsze, bo i sprinterzy muszą utrzymać tempo biegu, bo też ono nawet na 100 metrach zaczyna spadać pod koniec, już nie mówiąc o 200 czy 400 metrowych biegach. Natomiast im dłuższy wysiłek, no tym już jest to jakby powiedzmy taka czystsza wytrzymałość. Oczywiście nie może to być tempo spacerowe, jeśli chcemy poprawiać te nasze zdolności wytrzymałościowe. Nie utrzymywać dla zdrowia, tylko zwiększać poziom wytrzymałości czy jej komponentu wydolności krążeniowo-oddechowej. To tutaj ta intensywność musi być duża, czyli no my musimy się zmęczyć podczas tego wysiłku. Jakie mamy predyspozycje? Poziom tak zwanego maksymalnego pochłaniania tlenu, to jest fizjologiczna, mierzy się laboratoryjnie. Też struktura mięśni, tylko tutaj przewaga tak zwanych włókien w mięśniach wolnokurczliwych w przeciwieństwie do dyscyplin szybkościowo-siłowych. To jest po części uwarunkowane genetycznie, czyli najczęściej mamy to po rodzicach oczywiście. Natomiast przy wytrzymałości bardzo duże znaczenie mają predyspozycje psychiczne, czyli na przykład motywacja, siła woli, szczególnie jeśli mamy tą wewnętrzną do podejmowania. Dlatego tutaj też mówimy o tym, że sport wpływa na inne dziedziny życia, bo choćby właśnie osoba, która trenuje, kształtuje swoje też, powiedzmy, predyspozycje psychiczne, czyli swoją siłę woli, motywację właśnie w dążeniu do celu, czyli tak jak się to też określa charakterem. Sama koordynacja, czyli umiejętność też rozluźniania mięśni, no bo jak będziemy zbyt mocno napięci, no to więcej energii niepotrzebnie tracimy, czyli szybciej się męczymy. Stąd też tak naprawdę technika czy to pływania, czy to jazdy na rowerze, czy to biegu, taka mistrzowska, czy taka bardziej profesjonalna, właśnie polega na tym, że umiemy jak najwięcej niepotrzebnych mięśni wyłączyć, nie napinamy niepotrzebnych grup mięśniowych, czyli wykonujemy ten wysiłek bardzo ekonomicznie. I kolejna informacja, podobnie jak przy zdolnościach siłowych, jest ona słabo uwarunkowana genetycznie, czyli znowu treningiem jesteśmy naprawdę bardzo wysoki poziom w stanie osiągnąć i to do późnych lat życia. Teraz ostatnio słyszy się coraz częściej o rekordach w ultra biegach, ultramaratonach, nawet 70-80-latków, czyli biegających no, nawet już nie maraton, ale nawet jakieś biegi wielogodzinne czy 100-kilometrowe i to naprawdę z czasami takimi, których większość młodych osób nie osiągnie. Także widzimy, że ta właśnie praca, systematyczność i te wszystkie, prawda, powiedzmy, wyrzeczenia ukierunkowane na realizację treningu no, dają no, bardzo, bardzo spektakularne efekty. I testowanie, tak jak wspominałem, są to wysiłki trwające długi czas, no najczęściej te, którymi się gdzieś przemieszczamy, ale nie tylko, bo mają Państwo w Euroficie choćby zwis na drążku i tutaj wisimy jak najdłużej. Czyli jest tu bardzo duży komponent siły, bo musimy się utrzymać nad tym drążkiem, ale ponieważ celem jest utrzymanie się jak najdłużej, więc mówimy też o wytrzymałości. Bardzo znanym testem jest test Coopera, czyli ten 12-minutowy test. Jest też wersja biegowa, wersja rowerowa, czyli kolarska. Natomiast tutaj taka ciekawostka, mogą Państwo zobaczyć wzór, który w przybliżeniu pozwala nam wyliczać to, co się mierzy laboratoryjnie. Czyli z dystansu w teście Coopera podstawiamy tutaj dystans w metrach i możemy sobie wyliczyć właśnie tak, no najbardziej właśnie taki sposób przybliżony, ale no jest to dosyć ciekawa rzecz, którą można sobie przeliczyć. Podaje się, że wynik w teście Coopera, dlatego jest to tak popularny też od wielu lat, że daje mniej więcej właśnie porównanie do wyników laboratoryjnych VO2 max nawet na poziomie 90%. Czyli tutaj nie ma więcej jak często jak 10% błędu. Stąd, tak jak mówię, do teraz on się przyjął i do teraz jest używany.
I proszę zobaczyć, ile pozytywnych efektów dla zdrowia daje trening wytrzymałościowy, jeśli chodzi o zmiany i morfologiczne w budowie ciała, czyli zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, też zwiększenie gęstości kości, szczególnie tu kończyn dolnych, jeśli my biegamy, odpowiednio też wzmocnienie tkanki łącznej, mięśniowej, oczywiście wpływ na układ krążenia i oddychania bardzo pozytywny, pozytywne zmiany metaboliczne, to co mówimy tutaj, te prozdrowotne, czyli stabilizacja odpowiedniego poziomu cholesterolu, cukrów, trójglicerydów, czy aklimatyzacja do wysokiej, czy też niskiej temperatury, jeśli my wysiłki cały rok podejmujemy, więc do zmian temperatury. Stąd też poprawa odporności. No i zmiany w układzie krążeniowo-oddechowym, tu już o nich wspominałem, bo i zmiany w zakresie parametrów sercowych i krążenia, i obniżenie ciśnienia, i zwiększenie pojemności życiowej płuc, także tutaj mamy bardzo dużo korzystnych efektów. Kolejna, trzecia zdolność motoryczna, która te dwie pierwsze były tak zwane kondycyjne, czyli zależne właśnie od parametrów czysto naszych energetycznych, naszej budowy między innymi ciała, chociaż też psychiki, natomiast ta jest hybrydowo, bo tutaj dochodzą tak zwane informacyjne, czyli już ma sporo wspólnego też z samą koordynacją, czyli tak zwanymi już zdolnościami informacyjnymi. Szybkość jest zdolnością do wykonywania albo jak ruchu w jak najkrótszym czasie danych, w danych warunkach, albo też jak najszybszego przemieszczania się, ale oczywiście zależy to od tych szybkich ruchów. Natomiast mamy coś takiego jak formy uzewnętrzniania tej szybkości, bo to może być szybkość pojedynczego ruchu, to może być szybkość reakcji, która tutaj już jest właściwie taką bardziej koordynacyjną zdolnością, ale też uznaje się jako taki przejaw szybkości, częstotliwość ruchów i sama szybkość lokomocyjna przemieszczania się. Więc możemy każdą z nich z osobna testować, a możemy połączyć, bo na przykład jak mamy bieg sprinterski, to mamy oczywiście czas reakcji też się bardzo liczy, każdy pojedynczy ruch, bo w każdym kroku, ale i częstotliwość tych pojedynczych ruchów i połączenie już tego w jedną całość. Jakie mamy warunki kształcenia? Trzy podstawowe. Nieważne, czy biegamy, czy pływamy, czy jedziemy na rowerze. Jeśli chcemy mówić, że trenujemy czystą szybkość, to po pierwsze, ruch czy dana czynność musi być wykonywana z maksymalną prędkością. Tutaj nie możemy powiedzieć, że na przykład, nie wiem, że truchtam sobie albo biegnę tak na 80%, to jest taki czysty trening szybkości. Ja nie mówię o pewnych hybrydach, a już treningu pod kątem danych czynności ruchowych, tylko o czystej szybkości, tak jakby powiedzmy podejście teoretyczne, akademickie, czy takim laboratoryjnym wydaniu. Dwa, musi być dobrze przyswojona technika. Często widzimy w pływaniu, że ktoś im szybciej porusza kończynami, tym wolniej się tak naprawdę porusza, bo ta maksymalna prędkość nie może powodować pogorszenia się jakości ruchu, czyli techniki. No i krótki czas ćwiczenia nie może doprowadzać do zmęczenia, bo nie możemy, jeśli wykonujemy daną aktywność na zmęczeniu, no to właściwie tutaj pokonujemy to zmęczenie, czyli rozwijamy czy kształtujemy wytrzymałość, a nie czystą szybkość. Stąd sprinterzy na przykład wykonują jakiś bieg na danym dystansie, a potem odpoczywają do pełnej jakby regeneracji, czy tak na przykład gdzieś tam się zakwaszają, to tak samo. Więc często jest to, jeśli byśmy mówili o czystej szybkości, właśnie pełny, tak zwany pełny odpoczynek. Co predysponuje do wysokiego poziomu szybkości? Też ten skrót MMA, maksymalna moc anaerobowa, to jest też właśnie laboratoryjnie mierzone. Koordynacja nerwowo-mięśniowa, no można nad tym pracować, ale w większości tutaj te predyspozycje są dosyć mocno uwarunkowane genetycznie, co też zaznaczyłem. Struktura mięśni podobnie. Sama częstotliwość ruchów, oczywiście mówię, można samą częstotliwość trenować. Wysokość ciała, no to jest coś, co mamy uwarunkowane, aczkolwiek w ostatnich latach choćby Usain Bolt był przykładem, że wysocy sprinterzy też się zdarzają, bo z reguły jak były bardzo wysokie osoby, to ta częstotliwość ruchów spadała. Osoby o wysokim czasie reakcji, to akurat jest też dosyć mocno dobrze wytrenowalne, no ale to jest tylko jeden z elementów. Sama też mówi się o równowadze, no i oczywiście motywacja, temperament, czyli też tutaj to tak zwane też pobudzenie, ta umiejętność takiego skoncentrowania się i wydobycia tej maksymalnej energii, żeby się rozpędzić właśnie do własnego ciała.
jakie mamy testy. Tutaj właśnie biegi krótkie, choćby na przykład bieg wahadłowy w Eurofitie, czy skok w dal. Tutaj mówimy oczywiście o takim przejawie szybkości, który powiązany jest z siłą, czyli często się też mówi tutaj o mocy, no bo trzeba rozpędzić ciało o danej masie. Niektórzy też nazywają to po prostu skocznością. Natomiast jeśli my operujemy w tych czystych zdolnościach motorycznych, tak jak jest to w teorii, no to mówimy, że jest to przejaw, no bo żeby trenować, prawda, daną zdolność motoryczną, to wykorzystujemy te środki, o których właśnie te warunki kształcenia stosujemy, o których wspomniałem wcześniej. Czy tapping test, gdzie mamy częstotliwość ruchów, czyli dotykamy na przemian krążków, ręką też jest wersja na nogę, na przemian dotykamy krążków, czyli tutaj mamy zmianę kierunku, mamy tą częstotliwość, jeden z tych przejawów szybkości. I czwarta zdolność motoryczna, koordynacja. Jest to bardzo szeroka, powiedzmy, zdolność, jeśli chodzi o jej rodzaje, bo wyróżnia się od kilku do nawet ponad 20 zdolności, tudzież predyspozycji koordynacyjnych, bo właśnie, tak mówię, niektórzy badacze nazywają to z predyspozycjami tworzącymi w całości koordynację, niektórzy mówią po prostu o zdolnościach danych, zdolnościach koordynacyjnych. Tutaj przede wszystkim chodzi o możliwości organizmów w zmieniających się warunkach, czyli czasu, płaszczyzny, przestrzeni i różnego rodzaju innych zmianach, które następują w środowisku przede wszystkim, tym zewnętrznym. No, często też jest taki wyższy stopień, gdzie pojawia się jeszcze choćby przeciwnik, jak mamy w grach zespołowych. No i warunki kształcenia. Tu mamy różne metody, bo przede wszystkim właśnie zmiana kierunku, tempa, pozycji wyjściowych, zmiana obciążeń, na przykład robimy coś z ciężarem albo bez, albo jeszcze nawet z zmniejszeniem obciążenia, z ułatwieniem pewnym, na przykład zbieganie z górki, po pochyłym, prawda, terenie, kombinacje form ruchu, czyli łączymy w niektóre dyscypliny sportu, no łączą na przykład bieg ze skokiem, prawda, jak mamy większość skoków z rozbiegu jest na przykład, czy jeszcze bardziej skomplikowane, bo jak mówimy o grach zespołowych, o tańcu, o sportach walki, no to tutaj łączymy właściwie wszystkie zdolności motoryczne, jakby to też jest taki jeden z elementów koordynacji, zdolność do różnego rodzaju łączenia. Więc tak jak Państwo tutaj mogą zobaczyć, tych możliwości jest dużo i wszelkie zmiany, tak można najprościej powiedzieć, to jest rozwijanie zdolności koordynacyjnych. Tutaj mają Państwo przykłady, no ja o nich już mówiłem, jakie wyróżniamy zdolności. To też nie są oczywiście wszystkie, bo to w zależności od autora publikacji czy podręczników osób zajmujących się zdolnościami czy koordynacją w całości, czy poszczególnymi zdolnościami. Różne koncepcje są przedstawiane. I testy. Albo możemy mówić o takim ogólnym teście, gdzie nie określimy konkretnego rodzaju zdolności koordynacyjnych, jakim jest na przykład tor przeszkód. No to też są nawet modne takie różne też konkursy pojawiające się nawet w telewizji z torami przeszkód. Czy biegi przeszkodowe teraz, gdzie mamy też właśnie dużo takich, no właśnie do wykorzystania i zdolności motorycznych, i koordynacyjnych umiejętności, ale możemy też testować poszczególne rodzaje, zdolności. Choćby jak na przykład pomiar równowagi, czy ten tapping test, albo zaawansowane testy komputerowe. I coś, co no, w różnych koncepcjach było różnie, bo to się też zmieniało, gdzieniegdzie na przykład jeszcze jak mówiło się o cechach motorycznych, czyli takich cechy no, są pewnymi stałymi wartościami, a jednak zdolności są bardzo labilne, bo zależą choćby od nawet naszego nastawienia psychicznego czy dyspozycji dnia, to też pojawia się bardzo często gibkość, no bo przy aktywności mówimy o tak zwanym właśnie stretchingu, o treningu rozciągania. W wielu dyscyplinach sportu jest potrzebna większa gibkość, w innych jest taka optymalna, natomiast no, w życiu codziennym, gdy funkcjonujemy, też jest to bardzo istotna, w tym przypadku predyspozycja motoryczna, bo ona bardzo mocno jest uwarunkowana naszą budową ciała. Są osoby, które są tak zwane, mają hipermobilność, czyli większą elastyczność, częściej też to oczywiście dotyczy kobiet i dzieci, natomiast wraz z wiekiem też ta nasza, no to też potocznie nazywana elastyczność się zmniejsza, naszych tkanek i ta gibkość, jeśli jest nietrenowana, to się zmniejsza. Aczkolwiek choćby popularna joga czy stretching stosowany właśnie w tych wymagających dyscyplinach sportu, wymagających gibkości, jak taniec, sztuki walki czy właśnie joga,
pozwalają utrzymać ją też przez wiele lat do późnej starości. No i tutaj też jest istotne to, żeby od właśnie jak najmłodszych lat te zdolności, o których mówiłem, łącznie z gibkością, kształtować, mieć wiedzę i umiejętności do rozwijania i utrzymywania tych zdolności motorycznych. Oczywiście mamy też różnego rodzaju gibkość, bo mamy aktywną i pasywną, choćby na przykład rozciąganie do szpagatu albo pewne wymachy, tak jak choćby kopnięcia w sztukach walki. Tutaj statyczne i dynamiczne rodzaje, natomiast aktywna, pasywna to wtedy, kiedy na przykład my wykorzystujemy siłę ciężkości, czy jakieś urządzenie, czy partnera do rozciągania, na przykład do szpagatu, że nam, prawda, pomaga rozsunąć czy podnieść nogę, czy właśnie nasza grawitacja, rozjeżdżamy się po prostu wykorzystując grawitację, albo aktywna wtedy, kiedy siłą własnych mięśni wykonujemy, na przykład taniec, sztuki walki, kiedy są wykonywane na przykład wymachy, kopnięcia i wtedy mówimy o tej aktywnej. Mamy różne metody, bo oczywiście polega ta podstawowa na rozluźnieniu tkanek, bo zbytnie napięcie czy zmęczenie, uszkodzenie mięśni po wysiłku może zwiększać ryzyko naciągnięcia, naderwania, ale mamy też metodę, kiedy właśnie chcemy zmęczyć mięsień, żeby on się poddał po chwilowym rozluźnieniu, a wcześniejszym napięciu i zmęczeniu takim, żeby podał się właśnie większemu rozciągnięciu. I też bardzo popularne są testy gibkości. W różnych testach, tutaj przykłady choćby z Eurofitu, gdzie mamy skłon w siadzie prostym, klasyczne skłony, czy dla osób starszych też mamy tylko z krzesła i do jednej nogi, nie do obu. W teście z uchory też był, tylko tam w pozycji stojącej. Czy w teście, o którym jeszcze powiem, bo to właśnie związanym już z funkcjonalnym treningiem, teście FMS, Functional Movement Screen, czy właśnie tak jak tutaj też drugi taki test, aktywne uniesienie nogi, czy głęboki przysiad. No i właśnie jeden z najbardziej popularnych testów, który jest i wykorzystywany w teście, choćby w ocenie sprawności tej funkcjonalnej osób starszych, czyli senior fitness test, ale też w teście Functional Movement Screen, czyli taki test też właśnie mobilności, jak to się określa, funkcjonalnej, bo tutaj jednak wykorzystujemy pracę własnych mięśni, żeby sięgnąć za plecami, dotknąć czy zbliżyć ręce. To jest jeden z najbardziej popularnych na świecie w tym momencie testów do oceny właśnie mobilności czy gibkości takiej aktywnej, obręczy barkowej i właściwie wszystkich, całych kończyn górnych. Taki najbardziej uniwersalny, prosty, potocznie nazywamy to ćwiczenie agrafką, więc można wykorzystywać. I tutaj widzą Państwo tak jakby takie przejście już ze strony motoryczności w kierunku już właśnie sprawności funkcjonalnej. Czy to, co też taki skłon, który jest wykorzystywany w różnych ćwiczeniach, czy też w jodze i nie tylko, ale też różne jego wersje właśnie w testach, choćby właśnie tak jak mówiłem, z uchory czy Euroficie, tylko tutaj na siedząco, tu na stojąco, rozciąga się cały tylny tak zwany łańcuch czy taśmę, czy aktywne uniesienie nogi. Zresztą ja o tym też tutaj do kilku rzeczy wrócę, o których mówiłem na poprzednim wykładzie, no bo jakby też trening tam był zdrowotny, powiązany też z funkcjonalnym. Parę słów też dla osób, których wtedy nie było, bądź no, nie oglądały, a nie miały nie do czynienia też z tymi pojęciami. Co to jest sprawność fizyczna w ujęciu takim tym najnowszym, szerokim, bo to jest definicja z 2003 roku, czyli osoba sprawna fizycznie to ta, która i ma duży zasób opanowanych ćwiczeń i wydolność, sprawność wszelakich układów w naszym organizmie, oddychania, krążenia, termoregulacji, czy mięśniowy i w ogóle układ ruchu, odpowiednie prawidłowości w budowie ciała, czyli też no, choćby zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej kosztem tkanki mięśniowej, no i dodatkowo tutaj afirmując aktywność fizyczną, styl życia. Tutaj na poprzednim wykładzie tydzień temu profesor Fugiel też o tym mówił, no bo w odniesieniu do pomiarów sprawności fizycznej. Mamy też koncepcję, która wiąże sprawność fizyczną ze zdrowiem, no to też jest taki pożądany element właśnie sprawności fizycznej, żebyśmy nie odnosili tego tylko do tego, że możemy coś lepiej wykonać, jesteśmy szybsi, sprawniejsi, ale do tego, że możemy też poprawić nasze zdrowie. I tutaj te elementy sprawności, na których warto się skupić, czyli no poprzez aktywność regulujemy skład ciała, to jest jeden element, poprawiamy
wydolność, czyli też stan naszego układu krążenia i oddychania. Następnie zwiększamy wytrzymałość mięśniową, czyli też możemy no, różne czynności nawet życia codziennego wykonywać dłużej i mniej się męczyć. Możemy poprawić siłę funkcjonalną, która też nam zmniejszy ryzyko urazów, kontuzji, naderwania, uszkodzenia stawu. No i gibkość, która jakby z tą siłą funkcjonalną będzie współgrała, bo jeśli chcemy wykonać ruch w dużym zakresie, wymach, wyskok, no wylądować po skoku, czy pochylić się, sięgnąć gdzieś, no to tu też zmniejszamy ryzyko nawet w życiu codziennym urazu, ale także przy każdej aktywności fizycznej. I tu dla przypomnienia, bo ja o tym mówiłem, aktywność fizyczna jest ściśle oczywiście powiązana z to, co mówiliśmy, z wpływem na zdrowie, poprzez wpływ na proporcje i skład ciała i poprzez wpływ na sprawność fizyczną. I zarówno sprawność fizyczna, odpowiedni poziom optymalny czy wysoki, jak i składu i proporcji ciała oraz poprzez aktywność fizyczną wpływa, ma oczywiście wpływ na zdrowie. I przechodząc już płynnie do treningu funkcjonalnego, bo oczywiście w treningu funkcjonalnym no, zdolności motoryczne jak najbardziej są wykorzystywane, możemy sobie powiedzieć tutaj o kilku aspektach, bo też każdy, prawda, różne są koncepcje, definicje treningu, szersza bądź węższa, no tutaj powiedzmy o tej takiej szerokiej, czyli jest to trening ukierunkowany często na konkretną dyscyplinę sportu, jeśli mówimy o treningu funkcjonalnym w sporcie, czyli skupianiu się na tych aspektach, które poprawią nam wynik, poprawią nam na przykład technikę, możliwości funkcjonalne w danej dyscyplinie, czy w formie ruchu, czyli na przykład nie, w bieganiu poprawimy trochę technikę biegania, czy nawet chodzenia, prawda, bo to też dla wielu osób wcale nie jest takie proste i ta technika chodu w wielu przypadkach wynikająca z naszego sedentaryjnego trybu życia jest no, nieidealna, powiedzmy. Oczywiście jest to trening aktywizujący, synchronizujący części ciała, tutaj też oczywiście wpływający na jak najlepszą pracę, ekonomię ruchu naszego ciała w czynnościach też codziennych właśnie, bo jeśli coś robimy częściej, to też możemy tutaj poprawić możliwości ruchowe naszego ciała. Dostosowana do funkcji, jaką osoba pełni, czyli możemy pod pracę zawodową, tak, siedzącą czy wykonywania jakichś czynności ruchowych, oczywiście dostosować trening tak, aby no, zwiększyć ekonomię, zmniejszyć zmęczenie, ryzyko jakichś urazów, prawda, choćby najczęściej pojawiające się kręgosłupa czy kolan, bo to takie chyba najczęściej pojawiające się problemy, jeśli chodzi o części ciała. No i celu, jaki chcemy osiągnąć, bo tutaj może być coś, co ktoś chce osiągnąć, oczywiście w pojęciu takim funkcji naszego ciała, możliwości ciała. Tutaj najczęściej stosujemy ogólne ćwiczenia z ciałem, nawet ciężarem własnego ciała możemy stosować i one są właśnie bezpieczne dla dzieci w szkole, bo ciężary zewnętrzne no raz, że zwiększają ryzyko, jeśli osoba jest nieprzygotowana, nie ma też odpowiednich umiejętności ruchowych, zwiększają ryzyko naciągnięć urazów różnego rodzaju, ale i jakichś incydentów, że na przykład choćby coś na kogoś spadnie, jakiś ciężar, prawda, bo upuści. Ćwiczenia oczywiście dostosowane do potrzeb i celu, czyli już tutaj nie robimy ćwiczeń, które nie wiemy po co, bo często tak nawet w sporcie się zdarza, że jak nieraz pytałem, sportowiec mówi, no robi takie ćwiczenia, bo tak mu trener kazał, akurat go to nie interesowało. No, natomiast wtedy możemy zaufać, że trener wie oczywiście po co stosuje dane ćwiczenie. No i oczywiście, żeby te ćwiczenia były użyteczne do tego, co chcemy osiągnąć. Trafne pod kątem realizacji tego celu, dążenia do celu, dopasowane do osoby. I tutaj widzą Państwo też w punktach, co wykorzystujemy. Przestrzeń trójwymiarową, czyli najczęściej ruchy są to wielopłaszczyznowe, czyli nie skupiamy się tylko na przykład na ruchach tylko przód i tył. Oczywiście świadomość oddychania, bo trzeba pamiętać, ja też o tym jeszcze wspomnę, że bardzo często pomijany aspekt prawidłowego oddechu, wykorzystania układu oddechowego, zapewniania tlenu, pozbywania się dwutlenku węgla i pary wodnej. I ekscentryczne i koncentryczne działanie mięśni, czyli i pokonujemy opór, ale i hamujemy, tak ekscentryczne, na przykład przy schodzeniu w dół czy zeskakiwaniu. Ćwiczenia z ciężarami, ale i bez, także tutaj dla dzieci można swobodnie stosować różne warianty ćwiczeń bez ciężarów. Oczywiście też tak zwanej równowagi między zapewnieniem proporcji poszczególnych grup mięśniowych, bo na przykład taki trening typowo niefunkcjonalny, to wtedy, kiedy skupiamy się tak, żeby jakąś sylwetkę kształtować, nie wiem, panowie tylko klatka piersiowa, bicepsy na przykład, mięśnie naramienne, a panie brzuchu da pośladki i takie często zajęcia nawet w klubach fitness były dedykowane. No jeśli ktoś czego innych rzeczy nie robił, to później to ciało jest takie właśnie
w takim dysbalansie dużym, co zwiększa też ryzyko wręcz kontuzji, nawet też urazów. Percepcję własnego ciała, czyli postrzeganie, no, kontrola ciała i odpowiedniego napięcia mięśni, ale też umiejętności rozluźniania mięśni, choćby żeby się zrelaksować czy odpocząć. I tu przykład coś, co też ostatnio pokazywałem, czyli choćby trening funkcjonalny, który ma na celu zminimalizować negatywny wpływ, negatywne skutki pozycji siedzącej, tego co teraz mamy, z czym mamy problem, czyli wielu godzin spędzają na nich w danej pozycji, a organizm adoptuje się do pozycji, którą przyjmuje najczęściej, więc choćby wtedy pozycja stojąca będzie pewnego rodzaju większym stresorem dla organizmu niż pozycja siedząca, która tak naprawdę z punktu widzenia biologicznego jest mniej korzystna. Oczywiście stosujemy zasady takie, jak są w każdym innym treningu, czyli trening musi być wszechstronny, tutaj szczególnie tak było w zdrowotnym, czyli nie pomijamy jakichś grup, części ciała czy jakichś rodzajów aktywności, staramy się nie pomijać. Ruch specyficzny, czyli właśnie funkcjonalny, czyli już tutaj konkretnie nie wykonujemy czynności, które no, są jakby powiedzmy tak potocznie bez sensu, czy nie są ukierunkowane na realizację celu. Systematyczność to wiadomo, czyli te przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Stopniowanie obciążeń, czyli tutaj dopasowujemy do własnych możliwości i oczywiście zwiększamy, jeśli chcemy poprawiać możliwości. Podobnie w motoryczności to by było, tak? Także tutaj te same zasady rozwijania danej zdolności motorycznej. No i cykliczność, czyli jeśli na przykład i pływamy, i biegamy, no to robimy to też, prawda, w pewnych cyklach, wracając do tych form aktywności, a nie na przykład skupiamy się tylko na jednej, a druga na przykład sporadycznie. Tutaj jakby, jeśli to wszystko jest pewną całością, no to stosujemy to w pewnych cyklach. Oczywiście pamiętamy o rozgrzewce i części końcowej, no potocznie często schładzanie, to bardziej z angielskiego cool down mamy, gdzie organizm odpowiednio tak jakby rozpędzamy do wysiłku, przyspieszamy pracę serca, zwiększamy temperaturę, choćby po to, żeby zmniejszyć ryzyko też kontuzji. No i tak samo na koniec, żeby się efektywnie regenerować, to też jest kolejny jakby istotny element każdej jednostki treningowej. Co jest w rozgrzewce też choćby istotne, bo tutaj tak zwana też mobilizacja, czyli wykonanie, to też pokażę takich właśnie choćby też ćwiczeń funkcjonalnych, choćby do tego, żeby właśnie z takiej pozycji siedzącej odpowiednio potem powiedzmy wycentrować, zrobić taką trakcję stawów, aby one też pracowały tak, jak to anatomicznie jest u nich powiedzmy zaprogramowane, tak, zbudowane, żeby w dany sposób pracowały. Natomiast jak my na przykład jakąś pozycję przyjmujemy, choćby siedzącą, to wiadomo, że pewne siły działają i często powierzchnie stawowe, tak jak tu Państwo mogą zobaczyć, nie są ustawione, prawda, idealnie nie rozkłada się siła, tylko skupiają się w jednym miejscu, bo choćby przewaga właśnie jednych mięśni nad drugimi powoduje, że przesuwają się powierzchnie stawowe i to już może też wpływać na szybsze ich zużycie, późniejsze problemy zdrowotne, uszkodzenia, urazy i tak dalej, i tak dalej. Czyli już na przykład ćwiczenia w pewnym stopniu tak zwane właśnie mobilizujące, poza tymi zwiększającymi tylko temperaturę ciała, przygotowujące do wysiłku, pozwolą nam właśnie odpowiednio ciało przygotować. I tutaj taka ciekawostka właśnie a propos temperatury. Stawy i tak mają niższą temperaturę. Ja to zrobiłem u siebie takim właśnie termometrem bezdotykowym, bo właśnie niska temperatura zwiększa ryzyko kontuzji, co ja u siebie, mi się no, kiedyś zdarzyło właśnie na jednym z biegów poczuć takie kłucie w kolanie, które jak później właśnie sobie zacząłem, prawda, wracać do tego, skąd mogło się wziąć, to zwróciłem uwagę i zwracałem uwagę, że często przy niskich temperaturach zewnętrznych, na przykład okolice stawu, szczególnie kolanowy, który jest najbardziej bo narażony, bo no, staw skokowy mamy w bucie, mamy skarpetki zawsze praktycznie, biodrowy jest głęboko, zresztą też to jest na wysokości tej, gdzie mamy i bieliznę, i spodnie, spodenki, więc tu mamy zawsze kilka warstw, natomiast kolanowy jest taki najbardziej narażony, a i najbardziej, powiedzmy, ruchomy, najmniej zabezpieczony przez układ ruchu. No i proszę zobaczyć, mimo że jechałem na rowerze, to był taki eksperyment, 20 minut przy temperaturze 2 stopni, nawet nie było mrozu, miałem dwie pary spodni i z tym jedna była nawet ocieplana, bez żadnych membran, bo to dosyć też nawet ciężko dostać, jak zauważyłem, czy jakichś nieprzemakalnych elementów, czy jakichś, prawda, neoprenowych wręcz, to pomiar po przyjeździe wskazywał 24 stopnie Celsjusza.
Czyli zresztą nawet jak dotyka się, to jest wychłodzone. Czyli tu wiemy, że ta elastyczność tkanek się wyraźnie zmniejsza. Jeśli my jakieś obciążenia byśmy wtedy na rowerze, to sam jazda niekoniecznie, jeśli nie jest jakaś potężna prędkość, bardzo duża moc generowana. Natomiast gdybym na przykład przy takiej temperaturze biegł, obciążał jakimiś innymi ćwiczeniami, to by się mogło to skończyć szybciej kontuzją niż dużo szybciej niż oczywiście ten sam wysiłek na przykład przy wyższej temperaturze. Czyli nagle możemy poczuć, że coś się dzieje, stanie właśnie jakiś jak naciągnie na derwie, właśnie tylko dlatego, że coś jest wychłodzone, a mimo że obciążenia mamy takie, jak normalnie tolerujemy bez najmniejszego problemu. Stąd tak ważne jest to ta wyższa temperatura, szczególnie jeśli mamy niską. No i tu przejdę od razu do kolan, bo tutaj nawet pokazując Państwu statystycznie, jeśli chodzi o problemy stawowe, to jest to najczęściej występujący problem. Mamy oczywiście problemy z kręgosłupem, ale najczęściej nie dotyczą stawów, tylko dotyczą na przykład krążka, dotyczą innych struktur, nie samych struktur stawowych, które są tylko elementem budowy kręgosłupa. Natomiast jeśli chodzi o dane klasyczne stawy, to najczęściej dotyczy to kolan. I tu też taki na przykładzie właśnie kolan, też pewne elementy właśnie treningu funkcjonalnego. Najczęściej wiąże się taka afunkcjonalność tak zwanym takim właśnie błędnym kołem, czyli pewne rzeczy niefunkcjonalne, czyli niedopasowanie, czy choćby właśnie tutaj nieodpowiednia rozgrzewka może spowodować uraz albo jakaś choroba też, która postępuje. To powoduje ból, pewne oszczędzanie, czyli już niefunkcjonalne ruchy, przenoszenie na przykład na inne grupy, kompensacja. No i to jakby zamyka to błędne koło, czyli my wykonujemy niefunkcjonalne ruchy, niesymetryczne, niewłaściwe tak nawet najbardziej ogólnie mówiąc i to jakby nie poprawia naszego stanu. Co jest tutaj najczęstszym praktycznie elementem obciążającym? Bo mamy czynności ruchowe, które dosyć mocno obciążają stawy, szczególnie takie twory jak łąkotki, to są te twory półksiężycowate, tutaj parę rzeczy z anatomii, które przemieszczają się razem z ruchami stawu. To są twory chrzęstne, więc nagłe, zrywowe ruchy, szczególnie ze zmianą kierunku, tak jak mamy w grach zespołowych choćby piłka nożna czy na przykład narciarstwo, a narciarstwo nie jest to sport, czy tak samo gry zespołowe, to są raczej aktywności, które podejmuje wiele osób. Jest to bardzo popularna forma ruchu dla amatorów, nie tylko dla zawodowców. Podobnie wszystkie gry, sporty rakietowe, gdzie biegamy też do piłki, do lotki, czy i tak dalej, żeby móc ją odbić. I to się wiąże z bardzo dużymi przyspieszeniami, zmianami kierunku. I to są najczęstsze właśnie przyczyny albo na zerwania więzadła krzyżowego przedniego, tych najbardziej najsłabszych elementów kolana, albo uszkodzenia łąkotek. Czyli tych takich nie chorobowych, a takich stanów nagłych. Proszę zobaczyć, ile mamy, bo tak jeszcze wracając do stawu kolanowego, ile mamy różnych rodzajów problemów zdrowotnych, nazwanych, które są związane z okolicami stawu kolanowego. Tutaj taki rysunek z największego atlasu anatomii, pokazujący, że nawet w stanach patologicznych może dojść do skostnienia stawu kolanowego, taka ciekawostka. No i też literatura, w której możemy sobie uzupełnić tą wiedzę z zakresu dbania czy profilaktyki właśnie urazów. I te twory tutaj, żeby Państwu też pokazać dla tych osób, które gdzieś tam więcej z anatomią też nie miały do czynienia, czyli łąkotki właśnie tak się przemieszczają, na przykład przy rotacji stawu kolanowego, razem łącznie z zginaniem i prostowaniem, czyli są to twory, które cały czas pracują. Dodatkowo tutaj te kolorowe po bokach więzadła, które też trzymają z każdej strony, więc to są struktury, na które działają potężne siły, zaraz Państwo zobaczą. No i przykład właśnie więzadła krzyżowego przedniego, które blokuje staw kolanowy podczas zginania. Zabezpiecza, żeby te kości się, powierzchnie, żeby nie doszło do zwichnięcia, żeby się nie przemieściły i stąd tak duże obciążenia. Tak to wygląda, to też taka ciekawostka, właśnie narysowane struktury, które dodatkowo zabezpieczają staw. No bo mamy tak, mamy te dwie kości, mamy więzadła, ale mamy też dookoła mięśnie. I to mięśnie, o czym zaraz Państwo zobaczą, też pełnią decydującą rolę właśnie tam było z przodu mięsień, między innymi czworogłowy i z tyłu tylne mięśnie uda i mięśnie, dwie głowy z trójgłowego łydki też zabezpieczają. Czyli wszystko, co przebiega dookoła stawu ma znaczenie w zabezpieczeniu, w utrzymaniu, sprawnym funkcjonowaniu. Ponadto też po obu stronach są kolejne grupy mięśniowe, od tak jak się to potocznie mówi, od wewnątrz, tak zwana mięsień gęsiej stopy, po drugiej stronie pasmo biodrowo-piszczelowe, też bardzo częste miejsce urazów u biegaczy, kolarzy, czy nawet osób z taką, prawda,
właśnie prowadzących siedzący tryb życia i nad tym wszystkim trzeba pracować. A dlaczego? A dlatego, że mamy potężne siły działające przy różnych czynnościach ruchowych na staw kolanowy, to jak Państwo mogą zobaczyć, jeszcze w zależności od położenia środka ciężkości, czyli to będą też różne czynności, bo jeślibyśmy na przykład wylądowali po skoku w ten sposób, mając tułów prosty, a nie pochyleni tułowiem, przemieszczamy środek ciężkości poza staw kolanowy, czyli wydłużamy ramię dźwigni, robimy taką dźwignię na kolano i możemy uzyskiwać w tym przypadku siły, proszę zobaczyć, tu jest nawet 700 kg, czyli mamy 7000 newtonów. Tu też to, co też przy ostatnim wykładzie pokazywałem, ale wracam do tego, żeby tutaj widzieć, dlaczego tak istotne jest wzmocnienie danych struktur, czyli trening wzmacniający siłę, elastyczność, czyli gibkość, ponieważ te siły działające w porównaniu do naszej masy ciała są potężne, są kilkukrotnie większe. Natomiast to, co na co zwracam też uwagę, to właśnie to, że właśnie mocne mięśnie, które są dookoła, oczywiście też w odpowiednich proporcjach, zmniejszają nam te obciążenia nawet o 30%. I tutaj kilka elementów, które się pojawia, bo to też z literatury, z jednej z książek właśnie dotyczącej treningu funkcjonalnego, przede wszystkim stawów kolanowych. Po pierwsze, jak dbamy? Tak samo jak o kręgosłup, czyli poprawne wykonywanie czynności ruchowych codziennych, odpowiednie pochylanie się, czy to jak to mówi się potocznie, kucanie, schodzenie, wchodzenie, to też są czynności, które można wykonywać lepiej lub gorzej funkcjonalnie. Więc to są też rzeczy, które trzeba trenować, i szczególnie jeśli chodzi o pacjentów po urazach, na przykład kręgosłupa, czy kolan, czy z dolegliwościami, to jest też rodzaj treningu funkcjonalnego. Zwiększanie ruchomości w stawach, tak? Czyli tutaj w formach też odciążających, nie tylko dociążających kolana. Pobudzenie metabolizmu, czyli każdy ruch to jest teraz istotne. Kiedyś na przykład się przy urazach rezygnowało z ruchu, teraz się do tego dąży, żeby staw się odżywiał, żeby staw pracował, żeby jego ruchomość była utrzymana. Regulacja napięcia i rozciągliwości mięśni, czyli właśnie zwiększanie siły, wytrzymałości mięśni, czy gibkości, ale i koordynacji, prawda, napinania, rozluźniania. Otrzymywanie możliwości ślizgowych, to wiąże się z ruchem, prawda? Czyli tutaj utrzymywanie tej sprawności. No i trening oczywiście właśnie koordynacyjnych elementów, czyli równowagi, czyli zaczynamy od prostych, a potem kolejne etapy coraz mniej stabilne podłoże. I tu mają Państwo kilka przykładów, o których też ostatnim razem wspominałem, czyli możliwości treningu funkcjonalnego w odciążeniu kolan. Wystarczy wykorzystać rower i mamy pracę stawu kolanowego, oczywiście tutaj jest on jakby wymuszony, ale właśnie przy urazach, przy kontuzjach, przy regeneracji bardzo dobre to jest, bo możemy nawet odciążyć, wykonując ruch pociągania do góry i wtedy w powierzchni stawowej nie ma siły nacisku, tylko wręcz rozszerza powierzchnie stawowe. Klasyczne właśnie ćwiczenia równoważne, które zapewniają nam właśnie skoordynowanie pracy mięśni, też i zwiększenie ich siły oczywiście, czy nawet taka zewnętrzna mobilizacja, czyli na przykład naciskanie, napinanie, rozluźnianie mięśni, przytrzymując rzepkę, czyli zwiększanie tak zwanych możliwości ślizgowych, mobilizacja właśnie rzepki, czyli taki trochę też jakby rodzaj automasażu połączony z napinaniem, rozluźnianiem, czy zmieniałem ustawień stawu kolanowego. Jednym z klasycznych, najbardziej uniwersalnych ćwiczeń w treningu funkcjonalnym jest przysiad, szczególnie jeśli mamy na uwadze kończyny dolne, czyli i pracę właśnie nad kolanem, ale i stawem biodrowym i skokowym, które wszystkie to razem na siebie w całym łańcuchu wpływają i różne formy przysiadu. Czy tak jak mamy przysiad wykroku, bardzo częstym takim przykładem właśnie braku odpowiedniego poziomu możliwości funkcjonalnych jest koślawienie kolan. Osoby ze słabszymi mięśniami podczas wykonywania przysiadu, jak Państwo zobaczą, będą na przykład wstawać z przysiadu, będą im się kolana zbliżały do siebie, bądź jeśli to jest wykrok, to tak jak widzimy, kolano będzie uciekało tak jak potocznie do wewnątrz, czyli przyśrodkowo będzie się koślawiło. I to są też jedne z testów do określenia odpowiedniego poziomu sprawności. Jak możemy tutaj sobie to trenować i później trudniejsze formy robić, to choćby niestabilna piłka, czyli dodajemy coś, co właśnie podnosi naszą sprawność funkcjonalną na wyższy poziom, czyli najprostsze metody to są takie jeszcze ułatwiające, gdzie podtrzymujemy się, przytrzymujemy, ułatwiamy w jakiś sposób, natomiast kolejne etapy mamy
jeśli chcemy podnosić tą naszą sprawność funkcjonalną, to sobie utrudniamy, czyli właśnie zmniejszamy stabilne podłoże na niestabilne, choćby właśnie różnego rodzaju piłki, czy tak zwane poduszki sensomotoryczne. Także z dwóch nóg przechodzimy na jedną, bo to już nawet samo stanie na jednej nodze. Więc tutaj mamy jakby kolejne stopnie, którymi możemy sobie utrudniać, czyli jakby tą progresję zastosować. Też wykonywanie właśnie no tutaj w pewnym stopniu połączenie takiej ćwiczenia i gibkości, tutaj w pewnym sensie po lewej stronie równowagi, czyli klasyczne kucanie, robimy przecież na całej stopie, ale i przejście na palce, raz, że równowaga, dwa, że zwiększamy też zakres ruchu, często pracując na stawach skokowych, w jedną stronę zgięcie i w drugą stronę tak zwany siad klęczny, czy też potocznie zwany japońskim, kiedy to stopy są w pełnym zgięciu podeszwowym. I tu właśnie ten siad, jako właśnie jedna też z form, no oczywiście mamy pełne zgięcie w stawie skokowym i kolanowym, ale też forma mobilizacji, stosowanie różnego rodzaju piłek czy rolek. Tutaj nawet jak ktoś nie ma jakichś profesjonalnych, a nie chciałby, to ja też pokazywałem na jednym z filmów, można wykorzystać albo plastikową rurkę taką, jak gdzieś tam mamy do, choćby do okapu, czy rury z wodą odpowiednim przekroju, albo nawet butelkę. Więc tak zaczynając od tego, nie chcąc, prawda, choćby, nie wiem, mieć wydatków dodatkowych na jakiś sprzęt, przynajmniej na początek, jeśli to jesteśmy początkujący, chcemy spróbować, chcemy cokolwiek zrobić, to można wykorzystać nawet właśnie inny rodzaj sprzętów niż taki profesjonalny. I tu przykładowe inne formy ćwiczeń, czyli na przykład rozciąganie mięśni przywodzicieli, ale z użyciem dodatkowo bodźca piłki, czyli taka właśnie też bodziec, czynnik, który punktowo nam dociska i też pełni rolę pewnego rodzaju masażera. Czy właśnie dla zwiększenia stabilizacji, czy pracy nad stabilizacją, różnego rodzaju taśmy, gumy, tak to potocznie się, taśmy elastyczne, czy gumy, które na przykład zakładamy czy na łydkę, czy na udo w okolicy kolana i wykonując inne ćwiczenia właśnie albo ma nam poprawiać stabilizację albo destabilizować, czyli zwiększać możliwości stabilizacji. No oczywiście do tego to są różne warianty ćwiczeń i tutaj wtedy już albo pracujemy z trenerem, albo sobie tą wiedzę uzupełniamy, no bo to by trzeba wtedy bardziej szczegółowo. Czy ćwiczenia, które z jednej strony działają na kolana, bo tworzą dźwignię, bo to są zalecane ćwiczenia właśnie do treningu funkcjonalnego stawów kolanowych, ale też wpływają na cały tłów i na kręgosłup, czyli też bardzo uniwersalne, te tak zwane podpory, czyli planki z angielskiego, potocznie deski, czy to przodem, czy to tyłem, bokiem, czy sam taki półmostek, unoszenie bioder. Tutaj widzą Państwo też wersję utrudnioną z piłką, czyli zmniejszamy stabilizację, bo można będzie to zrobić obunóż, można zrobić na jednej nodze, mamy trudniej, bo i ciężej, i no, mniejszy punkt podparcia, jeden tylko, więc też pracujemy nad stabilizacją, bo jest trudniej. A jeszcze jak dodamy piłkę, no to już jest takie ćwiczenie rodzaj właśnie dla zaawansowanych. Czyli do tego samego tu można też dołożyć, czy pod ręce, czy pod nogi, na przykład jakąś piłkę, poduszkę, coś, co już nie będzie nam zapewniało stabilnej pozycji. Czy praca w rotacji, bo staw kolanowy oprócz zginania i prostowania, jak Państwo tak siedzą, mogą sobie spróbować, możemy tutaj wykonać, stopy skierować palcami do siebie albo w bok, czy na zewnątrz. I to jest też ruch w stawach kolanowych przy kolanach zgiętych anatomicznie. Przy prostych robimy to w stawie biodrowym, natomiast jak siedzimy, to pracują też stawy kolanowe. Jedna też z metod takiej mobilizacji, bo to jest też płaszczyzna, w której staw kolanowy pracuje, a wiele osób na to nie zwraca uwagi i w tej płaszczyźnie w ogóle nie pracuje w stawie kolanowym. No i taki przejaw właśnie funkcjonalności, o których mówiłem, to co widać u dzieci właśnie, gdzie jest to jeszcze naturalne, prawda, tu jest duża elastyczność, dziecko jak nauczy się już chodzić, stawać, no to tak naprawdę taka pozycja nie sprawia mu problemu, a potem się okazuje, że w kolejnych latach życia, nawet u sportowców, bo nieraz brałem udział w badaniach różnych grup sportowych, to się okazuje, że no bo sportowcy w wielu dyscyplinach sportu nie potrzeba robić pełnego przysiadu w trakcie czynności konkretnych w danej dyscyplinie sportu, nawet koszykarz przykładowo, nie wiem, jakieś gry zespołowe, no to tam się ugina nogi tylko, prawda, od kilkunastu do tam 30, 40, 50 stopni, a nie poniżej 90. Oczywiście ruchy mogą być funkcjonalne bądź niefunkcjonalne. Tak jak mówiłem, tutaj mamy takie podsumowanie różnych czynników, które wpływają na niefunkcjonalność ruchów, czyli to będą ból i różnego rodzaju patologie wynikające z niewłaściwej postawy ciała, na przykład właśnie
wielu miesięcy, tygodni przebywania w pozycji siedzącej przez prawie całymi dniami, czy jakichś urazów, co obniża proprioceptywę, czyli też tworzy się to zamknięte koło. Pojawiają się inne ograniczenia, tutaj choćby jednostek motorycznych, co mówiliśmy o motoryczności, czyli zmniejsza się siła, czy wytrzymałość, koordynacja, gibkość. Nieefektywne przez to jest zagospodarowanie możliwości, tak? Ten ruch jest bardzo właśnie nieefektywny, nieekonomiczny, no i tracimy kontrolę nad ruchem. Te ruchy przestają być właśnie funkcjonalne. Czyli mamy nieefektywną stabilizację, nadrabianie, kompensowanie pewnych ruchów, które powinny być prawidłowe, wykorzystujemy mięśnie, inne bardziej, czy części ciała, przez co no, są bardziej obciążone właśnie te ruchami zastępczymi. No i mamy coraz więcej ograniczeń właśnie w zakresie właśnie gibkości, siły i poszczególnych zdolności motorycznych. Natomiast tak jak mówiłem, no podstawą jest to, żebyśmy pracowali we wszystkich płaszczyznach, to o tym wspominałem, ruchu, najczęściej ruchy są wielopłaszczyznowe, no i kształtujemy tutaj właśnie to wszystko, co mieliśmy w zdolnościach motorycznych, tutaj już nie chcąc przedłużać, bo czas nas powoli goni, więc wykorzystujemy też rozluźnianie tkanek do rozciągania, zwiększamy zakres ruchu, ja to trochę dokładniej omówiłem w tym poprzednim wykładzie, więc można do tego wrócić. Ważne, że w treningu funkcjonalnym pracujemy na tak zwanych łańcuchach bądź taśmach potocznie, czyli na całych grupach mięśniowych, które tworzą ciągłość ciała i poszczególnych jednostek mięśniowych z przodu, z tyłu, z boku. Tutaj mamy klasyczne te pierwsze łańcuchy, czyli przedni, boczny i tutaj mamy tylko przedni, boczny. Aha, i tylny, przepraszam, po tej stronie widzę, bo jest jeszcze głęboki, czyli przedni, tylny i boczny, tak najbardziej klasycznie. Natomiast mamy też spiralny łańcuch do ruchów właśnie rotacyjnych z na przykład zginaniem, prostowaniem. Osobne łańcuchy dla kończyn górnych, no bo tłów jest jakby tworzy ciągłość z kończynami dolnymi od głowy przez tłów po nogi, a kończyny górne osobno. Z przodu jeszcze jest głęboki oraz tak zwane łańcuchy funkcjonalne. No i tutaj to jest akurat już anatomia, natomiast generalnie najprostsza taka metoda, po prostu pracujemy całym ciałem, czyli nie skupiamy się tylko na jednej ręce, na samych nogach czy tułowiu, tylko staramy się pracować. Do tego służy tak zwany test Functional Movement Screen, FMS, tylko o nim wspominam, bo to są próby właśnie, które nie są próbami czysto motorycznymi do oceny siły czy szybkości, tylko właśnie możliwości funkcjonalnych, to nad czym później możemy, tworząc trening, pracować. Czyli tam jest 7 prób. Oczywiście podałem nazwę, można, jak ktoś jest zainteresowany, czy to w tej książce, czy w internecie znaleźć i poczytać sobie. Czyli generalnie mamy tam określone zasady wykonania tych prób w postaci takich wzorców ruchowych i jeśli je wykonujemy idealnie, wzorcowo, no to ta sprawność jest określana na wysokim poziomie, co przekłada się na ocenę tak zwanego ryzyka kontuzji. Ten test w 1995 roku był opracowany przez Greya Cooka, w książce jest opisany w książce Movement, to jest oryginał, natomiast też pojawia się w literaturze, no ale też można bez problemu znaleźć w internecie. Tak jak mówiłem o całych łańcuchach obciążenia, też proszę zobaczyć, oczywiście wiele czynności, które wykonujemy, angażuje całe łańcuchy, nawet kichanie, kaszel, bo się pochylamy, napina się cała grupa mięśni, choćbyśmy, żebyśmy utrzymali równowagę. Kolejny aspekt, praca powoduje stały ruch, brak prawda, ruchu zmniejsza nawodnienie, oczywiście chyba, że mamy pozycję horyzontalną, no ale w ciągu dnia raczej rzadko, natomiast ruch powoduje, że cały czas zmieniamy ustawienie, raz jest nacisk z jednej, raz z drugiej strony, czyli częste zmiany nawet w pozycji statycznej przy siedzeniu powoduje to, że przy okazji dbamy o kręgosłup, bo tu jeszcze parę słów o kręgosłupie. Pracujemy nad prawidłowym podnoszeniem. No tutaj mamy przykład takiego niefunkcjonalnego dźwigania, podnoszenia, bo bardzo długie ramię dźwigni. To pochylanie się jest niewłaściwe. Też to, bo też o tym mówiłem ostatnim razem, oczywiście wpływa to na ustawienie. Proszę zobaczyć, tutaj grupy mięśni, które ustawiają nam miednicę, to z kolei ma jakby kolejne konsekwencje w pogłębieniu lordozy, postawie ciała i też zwiększeniu ryzyka kontuzji. Stąd też, bo tutaj poza kolanami mówiłem o kręgosłupie i o teraz jakby o całości łańcuchów i takich podstawowych ćwiczeniach, żeby no, móc Państwu to przekazać, zdążyć, a na tyle ogólnie powiedzieć z jednej strony, żeby powiedzieć o tych wszystkich aspektach, natomiast no, żeby się zmieścić w czasie. Podstawowym ćwiczeniem wynikającym takim funkcjonalnym dla kręgosłupa i dla tutaj przedniego łańcucha jest przeprost.
Jest to jedna nawet z metod terapii kręgosłupa, tak zwana metodą McKenzie'ego, ponieważ cały dzień właściwie wszystkie pozycje siedzące to są zgięcia w przód, więc jak najbardziej wskazane jako kompensacja są wygięcia do tyłu. Czyli kiedy tylko możemy, najlepiej kilka razy dziennie robić sobie, to można robić w pozycji stojącej, na przykład opierając się o biurko, wypychając biodra do przodu, czy tak jak Państwo widzą, z leżenia, czy w pozycji stojącej, wypychając biodra i odchylając się do tyłu, czy gdzieś przy drabinkach, albo leżąc na plecach, robiąc po prostu rodzaju wersję mostka czy półmostka, właśnie takie unoszenie bioder. I to jest coś, co powinniśmy robić jak najczęściej. Podobnie jak to, o czym mówiłem na ostatnim wykładzie, też to ćwiczenie pokazywałem, tam można do tego wrócić, tak zwane rozciąganie kanapowe, czy rozciąganie mięśni zginających w stawie biodrowym. Pozycja siedząca to są godziny w zgięciu, więc tutaj dochodzi do skrócenia tych struktur mięśniowych i więzadeł w stawie biodrowym, nawet ostatecznie, więc my tutaj przeciwdziałamy takim zmianom funkcjonalnym całych łańcuchów mięśniowych, całego ciała tutaj, czyli tego łącznika między kręgosłupem, miednicą i kończyną dolną. To, o czym mówiłem, różnego rodzaju przysiady, różne warianty przysiadów, też wypady i tutaj mają Państwo też przy okazji test, czy ruchomość stawu skokowego jest prawidłowa. Przykładamy pięść i kładziemy stopę w odległości pięści od ściany i próbujemy dotknąć ściany, nie odrywając pięty. Jeśli nie zrobimy tego, to zakres ruchu w stawie skokowym jest zbyt mały i często z tego względu też nie wykonamy głębokiego przysiadu. Różnego rodzaju podpory. Tutaj też przede wszystkim właśnie i cały łańcuch tylny, i dbanie o kręgosłup. To też ostatnio o tym mówiłem. Wszelkiego rodzaju właśnie w podporach, kiedy z czterokąciem przechodzimy na trzy, na dwie, to wzmacniamy i mięśnie grzbietu, i cały tylny łańcuch, bo tutaj pracujemy nad tym całym tylnym łańcuchem, czy taśmą, jak niektórzy wolą. To samo w pozycji stojącej, też o tym już mówiłem, bardzo uniwersalne ćwiczenie w treningu funkcjonalnym, bo i równowaga, bo stoimy na jednej nodze. Jak ktoś by chciał sobie bardziej utrudnić, to można niestabilne podłoże dodać i wzmocnienie całej tylnej części, całej tylnej taśmy łańcucha. Widzą Państwo, i w jodze jest stosowane, i w różnych innych formach treningu, bardzo uniwersalne. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której też ostatnio mówiłem, trening mięśni oddechowych, bo on i decyduje o sprawności pracy układu oddechowego, czyli nie zawsze to jest tylko jakaś sama pojemność płuc, czy taka klasyczna wydolność, ale samo zmęczenie mięśni oddechowych, czyli i możemy z oporem, oddychając z oporem, wzmacniać mięśnie oddechowe. Paradoksalnie właśnie nawet oddychanie przez maseczkę to jest w pewnym sensie trening mięśni oddechowych, bo mamy maski treningowe, może tak samo jak antysmogowe, które już od lat są używane. Zresztą w testach wydolnościowych, wysiłkowych, w laboratoriach, w fizjologii też przez maskę oczywiście się oddycha, żeby mierzyć ilość pochłanianego tlenu, ale bardziej wydalanego dwutlenku węgla. Natomiast samo typ oddychania, tak zwany też przeponowy, czyli i świadomość kontroli oddechu, i odpowiednio głęboki oddech, i wzmocnienie mięśni oddechowych. Tak jak mówię, to są głównie oddychania z oporem, przez jakieś na przykład rurki, są do tego też odpowiednie trenażery. Stosuje się to w rehabilitacji czy fizjoterapii właśnie osób z astmami, czy przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, która tutaj ponad bodajże 3 miliony osób w Polsce na to cierpi, jako chorobę właśnie przewlekłą, cywilizacyjną, więc wynikającą z wcześniejszej na przykład astmy, alergii i nie tylko. Więc tutaj i z punktu widzenia zdrowia, i z punktu widzenia wysiłkowych możliwości, to mięśnie oddechowe jak najbardziej też muszą mieć odpowiednią siłę, bo to są tak jak każde inne mięśnie, tutaj przede wszystkim międzyżebrowe i przepona, ale angażują się też liczne mięśnie, które pracują w stawach, tak jak mięśnie klatki piersiowej, grzbietu, też wszystkie mięśnie, które przyczepiają się gdzieś do żeber. Czyli wszystkie mięśnie, które mamy między szyją praktycznie a brzuchem, biorą udział w mniejszym lub większym stopniu w oddychaniu i stąd no, jest to też czynność, to właśnie jest funkcja naszego organizmu, więc jest to bardzo funkcjonalne ćwiczenie. No i oczywiście tutaj, jeśli ktoś chce sobie poszerzyć ten temat, no to polecam właśnie literaturę czy źródła, gdzie mamy właśnie mowę o treningu oddechowym, żeby sobie tego poszukać i ewentualnie wtedy korzystać, bo tak jak powiedziałem, no jest to bardzo istotny element treningu funkcjonalnego. I to by było z mojej strony na tyle. Starałem się zdążyć, dlatego niektóre rzeczy, szczególnie te, które były na ostatnim wykładzie w pewnym zakresie, nie omawiałem tak szeroko, bo to można do tego można wrócić. Także z mojej strony dziękuję i teraz ewentualnie czekam na Państwa pytania, jeśli takie są.
Dziękuję panie Pawle bardzo serdecznie za wykład. Proszę państwa, otwieram sesję pytań ewentualnych do prowadzącego. Proszę bardzo, bez zgłaszania się, wystarczy, że włączą państwo mikrofon, jeżeli mają taką możliwość. Nie wiem, czy pan, panie Pawle, nie wyłączył wszystkim mikrofonów. Myślę, że państwo powinni mieć w opcjach tam. Dobra, to proszę bardzo, jeżeli macie państwo jakieś pytania, to zapraszamy. Bo raczej nie blokowałem. Cisza na razie była odpowiedzią. Panie doktorze, mam pytanie, jeśli tak, można zadać. Tak, oczywiście. Panie doktorze, mam pytanie odnośnie urazów dotyczących kończyn dolnych. Czy w przypadku urazu na przykład lewego kolana zalecane są ćwiczenia wzmacniające w przypadku prawego kolana? Że tutaj połączenie krzyżowe jest. Dokładnie, tak, jak najbardziej. No bo póki nie możemy tego lewego ćwiczyć, oczywiście są takie metody, w których nie obciążamy, na przykład elektrostymulacja, prawda, więc jakieś masaże dodatkowe, żeby mimo wszystko na tym pracować, czy właśnie takie mobilizacje, właśnie automasaże jakąś piłką, rolką, ale jak najbardziej trening siłowy, bo właśnie zauważa się, wyniki badań wielu sugerują, pokazują, że jeśli pan będzie tą drugą nogę wzmacniał, to tamta oczywiście będzie proporcjonalnie dużo słabsza, ale jej siła też może rosnąć, bo to kwestia właśnie wpływania na układ nerwowy, bo to, co mówiłem, trening siłowy jest w pewnym sensie treningiem układu nerwowego, więc jakby organizm ma, można powiedzieć tak potocznie, ma w pewnym sensie zakodowane, że no obie kończyny pracują, prawda, więc jeśli działamy na jedną, to torowanie, powiedzmy, szlaków nerwowych jest, bo to jest też jakby efektem często treningu siłowego i nie tylko. Jasne, bardzo dziękuję za odpowiedź. Słuchamy pytań. Zdaje się, że za dokładny był wykład. Tylko ja po prostu... Halo? Ktoś się nam włączył, pani Joanno? Tak jeszcze od siebie dodam, że tak jak wspominałem, ja tutaj no starałem się po prostu pokazać pewne rzeczy, które można sobie w pewnym stopniu rozszerzyć. Większość tych ćwiczeń oczywiście, tak jak pokazywałem, bez obciążeń, bez ciężarów były, więc można z dziećmi robić. Tak jak mamy do wyboru, poza zabawami, no to wtedy można wybrać właśnie takie ćwiczenia, które są tymi najbardziej uniwersalnymi i stosować. Jak nie ma obciążeń zewnętrznych, no to tutaj każdy takie ćwiczenia może wykonywać. Jeśli oczywiście nie pojawia się ból, bo to jest tutaj to, co pan pytał. Oczywiście zawsze tym takim światełkiem czerwonym jest, jeśli w danym ćwiczeniu pojawia się ból, no to wtedy już konsultujemy się ze specjalistą, lekarzem, fizjoterapeutą. Proszę państwa, zostawię jeszcze chwileczkę czasu, żebyście się państwo zastanowili nad pytaniami. Ja jeszcze mam ponownie tą samą prośbę, którą miałem na początku, jeszcze przed wykładem, żebyście się państwo, te osoby, które nie wpisały się na czacie, żeby wpisać swoje imię, nazwisko i szkołę ewentualnie. I druga rzecz, wielka prośba do państwa, bo pewnie macie jakieś problemy czy jakieś tematy, które chcielibyście poruszyć na kolejnych wykładach. Napiszcie, naprawdę to ułatwi pracę i szukanie ewentualnych przyszłych wykładowców, a też nie chcielibyśmy tworzyć jakichś webinariów czy tworzyć tematów, które państwa po prostu nie interesują i potem jakiegoś siłowego numeru robić, że będziemy szukali chętnych do udziału w takich spotkaniach. Więc jeżeli macie państwo jakiś temat, to bardzo serdecznie proszę. Natomiast pojawiło się panie Pawle... Tak, widzę na czacie pytanie. Tak. Tam pani pytała właśnie, bo to, co ja miałem też wymienione w tej grupie problemów związanych ze stawem kolanowym, czyli zespół pasma biodrowo-piszczelowego, bo często ból się pojawia właśnie przy stawie kolanowym.
No to tutaj są dwie rzeczy. Przede wszystkim wzmacnianie mięśni, które jakby tworzą to pasmo, bo to jest jakby takie przedłużenie ścięgien, części mięśni pośladkowych, bo kawałka mięśnia ma wielkiego pośladkowego, średniego, no i jeszcze taki mięsień jest naprężacz powięzi szerokiej z przodu, czy napinacz. I tutaj wzmacniamy, czyli takie odwodzenie nogi, czyli ruch w bok. Tak jak na przykład to tak mówię, ruch dla przeciętnych osób na co dzień niewystępujący. Natomiast przy zajęciach fitness, przy tańcu, balecie, sztukach walki, tam tych ruchów jest dużo. Czyli czy to w klęku, czy to w leżeniu, czy to w pozycji stojącej, ruch w bok, tak najbardziej klasycznie. A z drugiej strony rozciąganie i rolowanie, aktywizacja tej strony, czyli to tak zwane rolowanie na boku. Tam nie rozciągamy tego pasma, bo tam z badań wychodzi, że ono jest za mocne, żeby jakąś rolką rozciągnąć. Natomiast no, sam nacisk, na przykład czy to jakąś piłką, czy rolką z boku uda, powoduje, że jest to, prawda, taki automasaż, który choćby zwiększa ukrwienie tej struktury, tam też uelastyczniać może w jakimś stopniu. No i rozciąganie. Rozciąganie to przede wszystkim takie skrzyżne, czyli nogę za nogą, krzyżowanie jednej nogi z drugą, czyli maksymalne tak jakby do wewnątrz skierowanie, najczęściej z tyłu. I to też czy w pozycji stojącej, czy w klęcznej. Także tutaj myślę, że ja nawet może właśnie tutaj będzie jakaś taka, jak było pytanie, to co pan Adam mówił, żeby jeszcze jakiś filmik ewentualnie przygotować, to też można właśnie, mogę na tych parę rzeczy, o które były pytania, czy o których wspominałem, pokazać właśnie nawet może właśnie w formie ćwiczeń, bo tego to można znaleźć, także też w internecie, najlepiej jakieś takie u osób, którzy są trenerami i fizjoterapeutami. Natomiast tak ogólnie powiedziałem, czyli mówię, podsumowując to, wzmocnienie z jednej strony mięśni, które są po tej stronie bocznej, tu przy miednicy, z drugiej strony właśnie też rozciąganie tego tak zwanej taśmy bocznej, czy tego łańcucha bocznego i tej masowania, automasaż, czyli jakieś różnego rodzaju rolowania tej okolicy, z takich najbardziej podstawowych rzeczy. Jeśli to dziękuję, nie bardzo. Interwencji, dziękuję również. Ja nie jestem nauczycielem, jestem mamą gimnastyczki artystycznej. Ponieważ zmagam się już długo z tym problemem, pomimo tego, że no jakby w jej codziennych ćwiczeniach jest dużo z tych ćwiczeń, które pan opisuje. Ale pani mówi o sobie czy o niej w tym momencie? O niej. A. To już o niej. Myślę, to ja po prostu odwiedziłam, nie wiem, wiele gabinetów fizjoterapeutycznych i ten problem jakby ciągle istnieje. Znaczy, nie możemy znaleźć powodu, czy przyczyny, czy czegokolwiek, no tutaj ani trener, ani za bardzo nie wiadomo, co się dzieje, dlaczego to się tak, znaczy, tak napina. Znaczy, tam było i rolowanie, i uciskanie, i rozciąganie, i no, różne ćwiczenia. Rozumiem. A mimo wszystko to się dzieje, więc... A, no to nie, no bo tutaj też pewnie będzie interwencja potrzebna w takim razie, dlatego ja właśnie, bo nie miałem takiej informacji dodatkowej. Można by na przykład spróbować u bardziej zaawansowanych, czyli na przykład terapeuta manualny, osteopata może, a nie wiem, czy jakieś badania były robione, bo są tak zwane też USG ortopedyczne, żeby znaleźć miejsce ewentualnie, może jakieś właśnie przyczyny, więc tutaj można poszukać, bo są fizjoterapeuci, którzy skupiają się na konkretnych metodach oceny. Na przykład jest też taka metoda w skrócie PDTR na przykład, która już tak od strony nawet układu nerwowego analizuje, więc ja bym przypuszczał, spróbował właśnie no iść, bo być może gdzieś któryś właśnie z dwóch, trzech specjalistów znajdzie, nie wiem, czy były jakieś badania robione takie właśnie obrazowe, typu USG, czy coś już było robione? Tak, tam jest niby wszystko dobrze. Aha. A to taśma się napina. Ból się pojawia, tak? Ból, no to jest takie napięcie po prostu. Napięcie, które no, z czasem skutkuje bólem też, tak? Bo też jeszcze by trzeba przeanalizować, czy to jest po wysiłku zawsze, bo jeśli cały czas jest córka, trenuje, no to może to nie ma czasu się, prawda, zregenerować, zagoić. To jest też pytanie, prawda? Więc tam tych... Na pewno. To z pewnością, bo uprawia wyczynało gimnastykę. Aha, więc czasami tak jest, że to tak jak na przykład prosty pani Justyny Kowalczyk, która cały czas miała problemy z piszczelami, prawda? Mimo też miała najlepszych specjalistów. Czasami, no bo to sport wyczynowy jednak to jest na granicy właśnie, no, tych maksymalnych efektów, ale i też ryzyka jakichś urazów i kontuzji, więc tutaj by też właśnie trzeba z jakimiś, ale tak mówię, no można próbować i dobrze by było gdzieś czasami może jak jest okres przejściowy, to jakąś tam regenerację wtedy większą aktywną zrobić. No staramy się. Mhm. Jeszcze mam pytanie o te ćwiczenia właśnie oddechowe, czy ewentualnie? Tak. Tutaj jakiś taki na przyszłość można by było się skoncentrować na takim właśnie treningu, czy na omówieniu takiego ćwiczeń, które mogą służyć właśnie sportowcom.
Też. To właśnie też, to ja to postaram sobie tu zapisać, bo o tym paśmie i o to może nawet właśnie nagram parę jakichś takich ćwiczeń, też żeby tam umieścić. Natomiast z drugiej strony, jeśli tu mówimy o wyczynowym, to nawet można spróbować sobie zakupić trenażer. Jest kilka firm, które takie trenażery produkują, między innymi Power Breath. Jeśli mówimy o treningu dla wyczynowca, to są na przykład Iron Woman jest dla kobiet wersja. I to jest tak jak taki inhalator, tylko on ma tak jakby ciężarki, prawda? Tam ma sprężynę, którą my regulujemy, czyli też podnosimy na coraz wyższy stopień. Jeśli to by było potrzebne dla zawodowca, to można też takiej metody spróbować już z urządzeniem, tak, do treningu. Mhm. No dobrze, a jeszcze mam pytanie odnośnie Achillesa i tej budowania struktury mięśni w masę. Czy samo ścięgno Achillesa też jakby tutaj można zbudować, że ono, czy to jest uwarunkowane genetycznie, że ono jest na przykład cieńsze czy grubsze? To po pierwsze tak, no wszystko jest uwarunkowane genetycznie, czyli w jakimś tam stopniu nawet nasze przyszłe choroby są. Oczywiście my jakiś tam wpływ mamy w iluś procentach, no i zawsze to jest pewna wypadkowa. Aczkolwiek tak, trening na pewno wzmacnia, bo nabudowuje tkankę, czyli tylko oczywiście to musi być trening właśnie obciążający i łydkę, i całą, prawda, kończynę, nie jakieś takie, bo na przykład były te, jak niektórzy właśnie te elektrostymulatory robili i to na przykład wzmacnia mięsień, a nie wzmacnia tak ścięgien, bo nie ma obciążeń. Więc tutaj podobnie, odpowiednie obciążenie, ale też regeneracja. Czyli tu można, jeśli to jest sport wyczynowy, stosować właśnie takie metody już z dużym ciężarem, czyli to, jak ma na co dzień jakieś gimnastyczne, to na przykład często jest to tak, że jest więcej powtórzeń, oczywiście bardziej tak wytrzymałościowo, koordynacyjnie, gibkościowo, a na przykład zastosować już gdzieś tam, oczywiście profesjonalnie, gdzieś tam przy trenerze, jakieś ćwiczenia, które będą z jakimś dodatkowym ewentualnie oporem. Tylko znowu musi być regeneracja, bo to jest to, że jeśli na przykład trenuje się kilka razy dziennie, znaczy czy tam na przykład dwa razy dziennie, albo raz, ale codziennie, no to, prawda, trzeba jakieś szukać metod aktywnej regeneracji, tak jak mają sportowcy wyczynowi, prawda? Niektórzy jakieś tam masaże stosują, jakieś dodatkowe fizykoterapeutyczne zabiegi, łącznie z jakimiś, nie wiem, wirówkami, wcieraniem jakichś substancji, więc tutaj i dieta, i odpoczynek, ale no jeśli jest tyle, no to tutaj trzeba jeszcze też skupić się na jakichś tam metodach regeneracji, odnowy, prawda, tych tkanek i struktur. No dobrze, dziękuję. Proszę. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania jeszcze Państwo mają do Pana doktora? Jeśli można. Można. Dzień. Mam takie pytanie, bo tutaj pojawiła się pozycja Stuarta McGilla, postaw na zdrowe plecy. Mhm. On właściwie wyklucza na podstawie swoich badań wszystkie ćwiczenia związane z wygięciem kręgosłupa, ćwiczenia typu Superman. No, bo wyszło mu z badań, że tam są bardzo duże nacisk właśnie na kręgosłup, mhm. A tutaj w przykładzie były ćwiczenia z mocnym przyprostem kręgosłupa. Jakby mógł się pan do tego... Jasne, oczywiście. Bo są bardzo różne opinie na ten temat. No bo właśnie Dziękuję. Są różne wyniki badań, no to tak jak ze wszystkim, no tak jak w sporcie jednym wychodzi jedno, drugim coś innego, natomiast no tutaj bazuje się też po pierwsze na tym, że joga jest znana od setek czy tysięcy lat, więc jeśli najczęściej te ograniczenia są dla osób, które już mają problem. Bo tak jak mówiłem, metoda jest masę metod profilaktyki, terapii kręgosłupa. McKenzie'ego no, stosuje przeprosty. Metody, no właśnie choćby joga stosuje przeprosty. Oczywiście to są też odpowiednie warunki, tak jak mówię, no nie może pojawiać się ból, nie robimy tego na siłę. Natomiast da zapewnienia ruchomości kręgosłupa i profilaktyki. Więc tutaj to, co było w klasycznym też fitnessie, nie robiło się przeprostów. Natomiast dwa, że jeśli organizm znowu, to jest tak, że my to musimy robić stopniowo, progresją, musimy to robić swobodnie, nic na siłę, bo są też wyniki badań. Tutaj jeden zresztą z moich studentów, teraz świetny fizjoterapeuta, już pracujący parę lat i to też ze sportowcami, znalazł właśnie wyniki badań, gdzie okazało się, że przy zgięciach obciążenia na przykład ciężarowców, czy jakichś, ja już nie pamiętam, jakich tam też było sportowców, osiągały wartości przekraczające trzykrotnie średnią taką, przy której uszkadzane są struktury krążki. Czyli jakby wniosek był taki, że jeśli my stosujemy pewne obciążenia, i mamy możliwość regeneracji, czyli nie mamy w takich sytuacjach gdzieś tam urazów, to organizm się do tego adoptuje. Więc tak jak mówię, no są różne koncepcje, natomiast no, ta ruchomość optymalna jest jakby, no, to teraz przeważa.
Więc no to mówię, no można się sprzeczać, różne są wyniki badań i stąd to się często bierze. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli można, to ja jeszcze mam. Tak, proszę bardzo. Pytanie, bo zależy mi na przykład na, jeżeli jest obciążenie treningowe każdego dnia, 6 dni w tygodniu, po 3-4 godziny, to jak można zwiększyć wytrzymałość i wydolność mięśniową przy zastosowaniu treningu funkcjonalnego dodatkowego, chociażby przy rowerku, czy nie wiem, czy pływaniu, czy to jakby jest sens, czy to musi być prowadzone przez specjalistę, czy można samemu jakoś to próbować. Znaczy, jak już jest tyle godzin treningu, to właśnie kompensować. Tak zaprogramować, żeby, no bo tu może się okazać, że już organizm nie ma kiedy się zregenerować, więc tu jest też często problem, więc czasami mówi się, że no, szczególnie w takim sporcie wyczynowym czasami lepiej będzie mniej niż za dużo, jak się pojawia uraz i tu by trzeba było nawet zrobić sobie jakieś badania, czy to parametrów, to już też ze specjalistą się skontaktować, czy to pewnych parametrów krwi, na przykład tego czynnika stanu zapalnego, są te białka stanów zapalnych, bo to może być na przykład kortyzolu, hormonu stresu, bo jeśli są pewne parametry podniesione, to już też tam skonsultować, prawda, z osobami, które znają się dobrze na, jeśli chodzi o parametry krwi, właśnie te związane z różnymi czynnikami, które może być związane z przetrenowaniem. No bo tutaj nie wtedy na 100% nie ma co dodawać, bo to efekt będzie odwrotny. Natomiast parametry krwi są ok, tak? Natomiast ja dlatego o to pytam, ponieważ jak chodzimy na jakąś tam regenerację do właśnie terapeutów, to oni sugerują, że właśnie brak tego treningu powoduje te wszystkie napięcia, tak? Tak, no to też oczywiście, bo jeśli tylko tutaj mówimy wtedy, że to będzie inaczej, taka jednostka, jak to mówią, restytucyjna, odnawiająca, czy właśnie regeneracyjna. Bo pani, jak ja zrozumiałem, jak pani mówiła o tym podnoszeniu wydolności, no to byśmy musieli znowu robić tak, że osoba by była bardzo się męczyła. Więc teraz pytanie, jak jest też charakterystyka, bo to już mówię, to by trzeba było skonsultować z trenerem, żeby to z jednej strony nie było za dużo, bo też nie wiem, jakie są te jednostki treningowe, czy one są bardzo mocno obciążające wydolnościowo, bo może być na przykład taki trening, gdzie jest dużo gibkości albo siły, czy koordynacji, a niekoniecznie wydolności. Ale rzeczywiście sam rowerek czy pływanie to jest jakby też może można ułożyć tak, żeby regenerowało, bo na rowerku można praktycznie bez oporu kręcić. No właśnie. Właśnie, tak. No i pływanie tak samo, to można się rozluźnić większość mięśni, więc tutaj jak najbardziej spróbować można, tylko to nie może powodować zmęczenia. Bo jak będzie, no to już mówię, to trzeba by wkomponować z trenerem w trening. To wtedy musi być tak dokładnie wszystko monitorowane i zaplanowane. Niestety, no przy takiej liczbie godzin to trudno tutaj na oko, prawda, mówić. Ale dobrze, że pani to mierzy, bo to właśnie warto też cały czas badać, czy jakieś parametry się nie zmieniają, właśnie mówię, tych czynników, szczególnie stanów zapalnych, prawda, i hormonalnych. No bo kardiologicznie wszystko jest okej, okay, a na przykład wydolności przy próbach wysiłkowych to jest po prostu praktycznie nie ma. Oho. No bo sama trening taki gimnastyczny, mówię, jeśli on się skupia na przykład na rozciąganiu, na pewnych ćwiczeniach równoważnych, siłowych, no to nie jest taki typowo wydolnościowy, który by poprawiał parametry. Specjalistyczny trening bardziej. No właśnie, dokładnie, więc tutaj jest, więc pewnie taki ogólnorozwojowy też by był dobry, tylko tak jak mówię, jeśli chcemy zastosować, żeby poprawić wydolność, no to już trzeba to jakoś tak wkomponować w takie dni, żeby to skonsultować z trenerem, żeby to jakby nie miało efektu odwrotnego. Rozumiem. Dobrze, dziękuję. Proszę. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Doktor Paweł Posłuszny, Akademia Wychowania Fizycznego, był dzisiaj Państwa wykładowcą. Ja się cieszę, że tak dużo zagranicznych słuchaczy, to znaczy z zagranicy województwa dolnośląskiego, było dzisiaj z nami. Przypominam Państwu, że wykład był nagrywany i będzie możliwy do odtworzenia. Ja dostanę od pana doktora link do tego spotkania i będzie on zamieszczony na kanale YouTube Szkolnego Związku Sportowego Dolny Śląsk. Tam też znajdziecie Państwo trzy filmy z zestawami bardzo, bardzo ciekawych i użytecznych ćwiczeń pana doktora, ale także inne filmiki z ćwiczeniami, które zaproponowali i wykładowcy Akademii Wychowania Fizycznego, i nauczyciele, i znani sportowcy, ponieważ no, będziemy się dalej uczyć zdalnie. Na pewno macie Państwo możliwość wykorzystania podpowiedzi ćwiczeń czy zestawów ćwiczeń
po to, żeby zadać je swoim uczniom. Korzystajcie Państwo z tych podpowiedzi. Ja się cieszę, że Pan doktor tutaj oprócz tego, że dzisiaj wygłosił wykład, to również złożył przynajmniej częściowo zobowiązanie, że może jakieś nowe filmiki powstaną, a że te pierwsze cieszyły się ogromną popularnością, bo było po kilkaset, a nawet kilka tysięcy ściągnięć tych filmów, no to na pewno warto z takiej pomocy skorzystać. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dwa tematy są...